Dzień dobry. Serdecznie witam Państwa na seminarium eksperckim dotyczącym wpływu gier cyfrowych na dzieci. Na początku bardzo serdecznie prosiłbym Państwa o napisanie, czy mnie widać i słychać na czacie, żebym się zorientował, czy wszystko działa. Tak, super, bardzo dziękuję. Już wiem, że tak, że widać, że słychać. Bardzo dziękuję. Seminarium zostało zorganizowane przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzy Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i NASK, Państwowy Instytut Badawczy, a naszym głównym partnerem jest Fundacja Orange. Ja nazywam się Maciej Kępka i jako przedstawiciel Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę mam ogromną przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Temat gier komputerowych towarzyszy nam już tak naprawdę od wielu lat i nadal często nie wiemy tak naprawdę do końca, co myśleć o tej gałęzi rozrywki. Przez wiele osób gry nadal postrzegane są jako bardzo poważne zagrożenie, czy jedno z głównych zagrożeń tak naprawdę nowych technologii. Jednocześnie stanowią taki bardzo ważny element kultury i dzisiejsze 30-latki, 30-latkowie często wspominają gry jako coś, na czym się wychowywali, podobnie jak seriale, filmy, książki czy komiksy. Rozmawiając o grach, warto patrzeć na nie z bardzo różnych perspektyw, przyglądać się zarówno zagrożeniom, ale też i szansom, jakie gry nam dają. I mam nadzieję, że takie właśnie będzie dzisiejsze spotkanie. Chcemy właśnie pokazać gry z różnych perspektyw i mamy dla Państwa przygotowane 4 prezentacje. Jako pierwsza wystąpi Marta Witkowska z NASK-u, która wprowadzi nas do tego tematu, żebyśmy zorientowali się, co powinniśmy w ogóle jako na samym początku wiedzieć o grach, więc to będzie takie ważne bardzo wprowadzenie. Też Marta na pewno o tym powie, ostatnio wydała publikację na temat właśnie gier komputerowych, więc myślę, że też warto będzie się z nią zapoznać już po webinarze. Następnie wystąpi Jakub Zgierski z Games for Impact, czyli takiego międzynarodowego festiwalu poświęconego grom wideo, grom, które w pewien sposób wykraczają poza rozrywkę i mierzą się z różnymi ważnymi tematami społecznymi. I myślę, że to też o takich grach na pewno pan Jakub nam wspomni. Natomiast w swojej prezentacji postara się spojrzeć poza ten taki paradygmat kontroli rodzicielskiej, czyli takiego czegoś, co postrzegamy jako tą pierwszą zawsze linię obrony przed zagrożeniami, tak? Czy skuteczną, to inny już temat. Następnie wystąpi Agnieszka Napolitańska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która spojrzy na gry komputerowe z perspektywy terapeutki i przyjrzy się kwestiom nadużywania gier oraz karierom sportowym. Zapewne Państwo się orientują w obecnym czasie, kiedy zapytamy się młode osoby, jaką karierę przed sobą widzą, to dosyć często pada właśnie hasło, że młode osoby chciałyby pracować jako e-sportowiec. Ostatnią prezentację dzisiaj wygłosi dla nas pani Dominika Urbańska-Galanciak ze Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego na temat roli gier w rozwoju kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży. Organizacja dzisiejszego spotkania jest taka, że po każdym wystąpieniu będzie czas na pytania, więc bardzo zachęcam Państwa do zadawania pytań w trakcie wystąpienia. Jeżeli coś się pojawia, jakaś wątpliwość, pytanie, proszę pisać na czacie, będziemy to wyłapywali i prelegentka lub prelegent odpowie po swoim wystąpieniu. I na końcu jeszcze dwie takie informacje, bo też pojawiło się już pytanie na czacie o to, czy nagranie z tego wystąpienia będzie dostępne. Tak, nagranie z tego wystąpienia będzie dostępne. Postaramy się, żeby było to jak najszybciej, prawdopodobnie jutro, jeżeli nie jutro, to pojutrze na Facebooku Polskiego Centrum Programu Safer Internet. A druga ważna informacja to kwestia zaświadczeń. Zaświadczenia będą dostępne. Dostaną je Państwo w mailu, który zostanie wysłany po zakończeniu webinaru i będzie można go pobrać tam z linku, który jest w mailu, więc zachęcamy do oczywiście jak najszybszego też pobierania tych zaświadczeń. I jeszcze widzę tutaj pytanie na czacie, ile potrwa seminarium. Seminarium planujemy do godziny 19. To tyle tytułem wstępu. Teraz zaprosiłbym Martę Witkowską, która wygłosi dla nas pierwszą prezentację. Marto, przekazuję ci głos, a ja już się usuwam w cień. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Już się podłączam z moją prezentacją. Jak tutaj Maciek powiedział, ja dzisiaj jestem w roli wstępu, więc mam nadzieję, że troszeczkę Państwu opowiem o tym, na co warto zwrócić uwagę,
Jeżeli myślimy o grach cyfrowych, o nastolatkach, o młodszych dzieciach i mam nadzieję, że też prelegenci dalej będą rozszerzać ten temat. Udostępnię prezentację. Sekundkę. Okej, prawdopodobnie teraz już Państwo widzicie. A więc tak, popatrzmy jak grają młodzi, bo tak naprawdę z grami komputerowymi jest trochę tak, że z cyfrowymi właściwie już powinnam powiedzieć, jest tak, że wokół nich jest bardzo duża burza, bardzo dużo mitów, bardzo dużo takiej czasami moralnej paniki, jeżeli myślimy o tym, jak grają nasze dzieci, która też wynika z kilku różnych powodów. Mimo tego, że gry są właściwie z nami od lat 80., można powiedzieć co najmniej, to mimo to nadal pokutują różnego rodzaju przekonania związane z takim bardzo ogromnym, destrukcyjnym wpływem gier na młode pokolenie. Bardzo dużo osób dorosłych mówi o tym, jak obawia się, że ich dzieci będą gier nadużywać, uzależniać się od gier, co można powiedzieć nie jest do końca prawdą, że to jest tak proste i tak łatwe. Na pewno będzie o tym jeszcze dzisiaj mowa. Kolejną taką pułapką, w jaką wpadamy jako dorośli, to często jest przyglądanie się sposobowi grania dziecka tylko poprzez pryzmat czasu, jaki spędza przed ekranem. Czas oczywiście jest bardzo ważny, ale nie jest to wszystko. Często rodzice niegrający, czy pedagodzy niegrający, nie mający takiego kontaktu z grami, też niepokoją się takimi sytuacjami, kiedy młody człowiek zakupi nową grę i przez powiedzmy 2 tygodnie łupie w każdym możliwym momencie, ponieważ już to wydaje im się jakimś pierwszym krokiem do uzależnienia i gdzieś dużo trudniej przebija się taka myśl, że być może jest to po prostu chęć pocieszenia się nową zabawką, która za pewien czas się znudzi i troszkę ten entuzjazm opadnie. Ale jak popatrzymy na to, jak ci młodzi realnie grają, to widzimy z badań, że ponad 50% młodych ludzi mówi, że to jest jedna z ich najczęstszych aktywności w sieci. To jest naprawdę bardzo dużo. Można by powiedzieć, że gry są absolutnie chlebem powszednim młodego pokolenia, ale myślę, że też nie tylko takiego młodego, ponieważ ten przeciętny gracz w Polsce statystycznie ma około 35 lat i co może Państwa zdziwi, przeciętnie gra więcej kobiet. O niewiele procent, około 2, ale jednak w badaniach to wychodzi, że graczami częściej są kobiety. Polacy grają w taki sposób, nieco powiedziałabym różny płciowo. Mężczyźni jednak częściej sięgają po gry na tradycyjnym PC-cie, co wiąże się często z tym, jakie to są typy gier, częściej gry strategiczne, gry wymagające dużej pamięci, dobrej karty graficznej. Kobiety częściej i dziewczyny częściej grają mobilnie. No ale jeżeli przyjrzymy się, no właściwie, przepraszam, w jaki sposób ci młodzi grają, to spójrzcie Państwo na wykresy. To są badania jeszcze sprzed pandemii, gdzie właściwie 4 na 10 chłopców i 20%, co piąta dziewczyna, w dni nauki, w dni powszednie, grali powyżej 2 godzin dziennie. Jeżeli przyjrzymy się weekendom, to widzimy, że 77, czyli ponad 3/4 chłopców i przepraszam, prawie 40% dziewcząt gra powyżej 2 godzin dziennie. I to są badania HBSC jeszcze sprzed okresu pandemicznego. W czasie pandemii to się zmieniło. Dwojako można powiedzieć. Po pierwsze uczniowie mówią, prawie co trzeci mówi, że w czasie pandemii gra dłużej, gra częściej, podobnie jak częściej ogląda seriale,
i zajmuje mu to również więcej czasu, ale też gra w inny sposób. A mianowicie ten czas nauki ekranowej, gdzie bardzo łatwo przełączyć się z ekranu na ekran, sprawia, że młodzi ludzie mówią, że oni coraz częściej grają również w czasie na przykład zdalnych lekcji. Ten czas przeznaczony na grę, który i tak bardzo mocno się wyzwolił, ponieważ kiedyś byliśmy przywiązani do kabla, musieliśmy zasiąść przed domowym komputerem, połączyć się przez modem i grać. Teraz właściwie granie przeniosło się w dużej mierze na sprzęt mobilny, więc młody człowiek jest w stanie grać w czasie przerwy, grać w czasie dojazdu do szkoły, do domu. Teraz jest w stanie grać w czasie lekcji. Także stało się to jeszcze bardziej dostępne, bliskie, ale też być może stało się to jeszcze większym dystraktorem, taką czynnością, która jednak odrywa od innych rzeczy i sprawia, że młodym ludziom coraz częściej trudno jest się skoncentrować, trudno jest pozostać przy jednym zadaniu. Przyjrzyjmy się teraz na chwilę grom z takiej strony prawidłowego rozwoju, czyli tego, co nas martwi i tak naprawdę co jest plusem związanym z grami. Jeżeli popatrzymy na minusy, to doskonale wiemy o tym od wielu lat, wiele badań o tym mówi, że to, co nie wpływa zdecydowanie na rozwój pozytywnie, to jest pozostawanie przez dzieci w wymuszonej pozycji przez bardzo długi czas, z czym granie, ale też oglądanie telewizji, oglądanie serialów się wiąże. Sprawia to, że rzeczywiście my częściej obserwujemy w różnego rodzaju badaniach takie subiektywne skargi dzieci na bóle rąk, kręgosłupa, pleców, karku, nadgarstków. I to też potwierdzają lekarze, sprawność dzieci spada z roku na rok, są coraz mniej wydolne, więc zdecydowanie jest to pewien problem, który granie wielogodzinne zdecydowanie może pogłębiać. Dzieci zgłaszają również różne dolegliwości somatyczne i psychosomatyczne związane właśnie z bólami głowy, ze zmęczeniem, z bezsennością, co jest związane z taką ekspozycją bardzo długą na zimne światło, co zarówno przeszkadza dzieciom usnąć, jak i powoduje, że ten sen jest płytszy, jest gorszej jakości. I jest to absolutnie mechanizm biologiczny związany po prostu z naświetleniem i blokowaniem hormonów, które pomagają w zaśnięciu. Wiemy też, że na pewno to, co nie wpływa dobrze na stan zdrowia dzieci, to są tak naprawdę ich nawyki, jakie wykształcają się gdzieś pomiędzy. Granie, szczególnie wielogodzinne, sprzyja podjadaniu, sprzyja niezdrowym przekąskom, sprzyja temu, że dziecko zapomina się napić nawet. I to wiąże się w bardzo prosty sposób z ryzykiem nadwagi, otyłości. Badania mówią wprost, że nawet jeżeli dziecko podobną ilość czasu spędza, tak w cudzysłowie, na podwórku, na jakichś zadaniach, działaniach, związanych z ruchem, z aktywnością fizyczną i podobną ilość czasu spędza przed ekranem, to nie jest w stanie skompensować tego czasu przed ekranem tą drugą połówką. Ten wpływ siedzącego trybu życia jest tak silny. Tak naprawdę powinno być tego dużo mniej. A jeżeli pomyślimy o pandemii w tym momencie, to tak naprawdę przeciętnie dziecko przed ekranem spędza od 8 do 12 godzin dziennie. To są wyniki najnowszych badań nastolatki 3.0, które już niedługo będą opublikowane. No i oczywiście dużym problemem, który nas niepokoi, jako rodziców niepokoi badaczy, to jest nadużywanie. Ja celowo nie mówię o uzależnieniu, ponieważ uzależnienie od grania jest jednostką chorobową, jest opisane w klasyfikacjach dwóch najczęściej używanych chorób, jednostek chorobowych, ale tak naprawdę stricte uzależnienie dotyczy bardzo, bardzo niewielkiej liczby młodych ludzi. I to jest kolejny taki mit, bardzo powszechny, że dzieci bardzo łatwo uzależniają się od grania. To nie jest tak łatwe, jak
przyglądamy się wynikom badań, chociażby UKIDS Online ostatnim, gdzie badano problemowe używanie internetu, to takim podstawowym czynnikiem, dla którego, który wiązał się z takim nadużywaniem przez młodych ludzi nowych technologii, czy to gier, czy mediów społecznościowych, czy ogólnie internetu, była nuda. Czyli nieumiejętność znalezienia sobie alternatywy. Cyfrowy świat jest kuszący, jest bogaty, barwny, i w związku z tym bardzo ciężko się oderwać i bardzo ciężko znaleźć sobie coś w zamian. Dlatego to nie jest tak proste rozwinąć pełen zestaw objawów i zostać zdiagnozowanym jako osoba uzależniona od gier. Mówmy prędzej o nadużywaniu czy używaniu szkodliwym. I ono też ma swój związek z grami, wiemy o tym. Wiemy, że dzieci, nastolatki, młodzi dorośli, którzy grają bardzo dużo, rzeczywiście deklarują subiektywne pogorszenie zdrowia psychicznego. Mają wyższy poziom stresu, cierpią na różnego rodzaju lęki, mówią o jakichś problemach depresyjnych dużo częściej niż osoby, które tego problemu nie mają, nie grają tak często. Mają również niższą samoocenę, gorzej sobie radzą w trudnych sytuacjach, używają mniej konstruktywnych sposobów radzenia sobie, izolują się również częściej. Dokładnie w przeciwieństwie do osób, które grają w sposób umiarkowany. Ale jeśli popatrzymy teraz na plusy, czyli co gry przynoszą nam w tej sferze, to można powiedzieć, że okres pandemii zdecydowanie dał drugie życie grom ruchowym. Mówię o tym drugim życiu celowo, ponieważ w momencie, kiedy takie gry ruchowe, które pozwalają nam odwzorowywać różne ruchy, robić treningi, jak na przykład Just Dance chociażby najbardziej, najstarszy chyba i najbardziej popularny, nie były wielkim sukcesem na rynku tak naprawdę. I dopiero teraz, kiedy jesteśmy tak długo zamknięci w domach, przeżywają swój renesans. Wyszło sporo nowych tego typu gier, które za pomocą kontrolerów dają możliwość młodym ludziom, czy w ogóle każdemu graczowi tak naprawdę, ćwiczyć, po prostu ćwiczyć. I tu jest ciekawostka z badań. Badania pokazują, że jeżeli młody człowiek utrzymuje swoją motywację do ćwiczeń i ćwiczy właśnie poprzez grę ruchową, to ta motywacja do ćwiczeń w rzeczywistości utrzymuje się bardzo długo, nawet po zakończeniu grania. Więc warto młodych ludzi namawiać do tego, aby ćwiczyli, jeżeli lubią grać, żeby ćwiczyli również w taki sposób. Pamiętajmy o tym, że gry dają nam rozwój, rozwijają umiejętności społeczne, dają nam to pole, tą przestrzeń, nawet bardzo nieśmiałym dzieciom, które mają problemy z takimi kontaktami twarzą w twarz, zdobywać nowe przyjaźnie, nowe relacje, nawiązywać bardzo różnorodne kontakty z osobami, z innymi graczami, z osobami, które również grają. Gry też dają nam możliwość sprawdzenia się w zupełnie inny sposób niż w rzeczywistości, szczególnie dla tych dzieci, które takich możliwości z różnych powodów nie mają. Podtrzymują motywację do działania, zmniejszają nasz lęk przed porażką. Jeżeli mi się ciągle udaje, przechodzę na kolejny poziom gry, to uczę się tego, że moje małe problemy dadzą się pokonać i zdobędę coś więcej. Zdecydowanie to mówi o wielkich korzyściach gier dla rozwoju. Jeżeli przyjrzymy się teraz relacjom, to zacznijmy od plusów. Relacje są bardzo dynamiczne w sieci. Sieć gry to przede wszystkim sieć współgraczy, to jest cała społeczność graczy. Rzadko kiedy, szczególnie nastolatki, grają teraz sam na sam z komputerem, że tak powiem. Najczęściej jest to ogromna społeczność graczy, co wzmaga również nabywanie najróżniejszych kompetencji, szczególnie takich kompetencji społecznych, od bardzo skutecznego porozumiewania się przez konieczność nawiązywania współpracy, bronienia swojej pozycji, walki o swoją pozycję, autoprezentacji,
radzenia sobie z porażką, radzenia sobie z utratą statusu, ale też na przykład poświęcania się swoich dóbr dla ogółu. To są wszystkie te kompetencje, o których mówię, wszystkie te umiejętności są umiejętnościami, które młody człowiek w bardzo bezpośredni sposób przenosi z gier do swojego życia. Ale popatrzmy również na minus. Co wiąże się z relacjami z sieci, w grach, poprzez gry? Przede wszystkim kontakty z ogromną społecznością, w której bardzo często jest cyberprzemoc. Dużo badań mówi o tym, że młodzi ludzie zgłaszają, że cyberprzemoc jest jednym z najczęstszych powodów, dla których rezygnują z gry i doświadczają jej naprawdę często, bardzo często są też świadkami. To jest cyberprzemoc, to jest przemoc słowna, to jest przemoc wobec awatara, to jest takie celowe umawianie się, nie wiem, na przykład na zabicie postaci danego gracza, tak aby ciągle rozpoczynał grę od początku i nigdy mu się to nie udawało przejść dalej. To również są niebezpieczne kontakty. My tak naprawdę musimy być czujni jako rodzice na to, co tak naprawdę jest po tej drugiej stronie, kto jest po tej drugiej stronie. Od takiego ryzyka ujawnienia wrażliwych danych przez nasze dziecko, poprzez zetknięcie się nawet z takimi rzeczami, z takimi sytuacjami jak uwodzenie w sieci, czy propagowanie różnych szkodliwych, nielegalnych treści. Swego czasu też zdarzały się takie doniesienia, że czaty w grach służą do werbowania do różnego rodzaju ekstremistycznych grup czy rozsiewania fake newsów. Także zwracajmy na to uwagę. Tutaj podaję Państwu fragment z poradnika, o którym Maciek już mówił, żeby troszkę zilustrować to, jak rzeczywiście tych kontaktów jest wiele. Jak popatrzycie Państwo na statystyki z 2020 roku, to możecie zauważyć na Twitchu, to jest jedna z takich najpopularniejszych, chyba nawet najpopularniejszy serwis streamingowy, który streaminguje rozgrywki online, można pokazywać swoje, dołączać do rozgrywek, można obserwować rozgrywki graczy z całego świata. To jeżeli popatrzycie Państwo na powody, dla których osoby się tam włączają, to naprawdę, przepraszam, od kilku do kilkunastu procent, w zależności od typu gry, osób mówi, jestem tam tylko po to, aby pogadać z innymi graczami, aby porozmawiać na bardzo różne tematy, niekoniecznie związane z tym, jak gramy. Więc jakby zwróćcie Państwo bardzo mocną uwagę na to, z kim dziecko te relacje podczas gry nawiązuje. Są też pewne zagrożenia związane z grami, których my nie widzimy. Nie widzimy, bo gdzieś są mniej nośne niż ryzyko uzależnienia, czy na przykład fakt domniemany, że gry powodują agresję, nie powodują, potrafią zmniejszać empatię i czasami rzeczywiście sprawiają, że młodzi ludzie chętniej rozwiązują problemy w pierwszym momencie, na pierwszy rzut, za pomocą zachowań agresywnych, ale bezpośrednio takich dowodów nie mamy. Są też inne zagrożenia, których nie widzimy tak często jako rodzice, nauczyciele. Po pierwsze wiemy, że młodzi ludzie grają na bardzo wielu platformach, w bardzo wielu miejscach, więc są bardzo narażeni na różnego rodzaju ataki, oszustwa, kradzieże. Badania pokazują nam, że co piętnasty nastolatek takich ataków doświadczył. To jest przekazywanie sobie linków poprzez czaty, to jest ściąganie aktualizacji czy jakichś cheatów, które pomagają w nieuczciwy sposób, ale jednak posunąć się w grze do przodu. Wszystkie te rzeczy mogą być zainfekowane, mogą spowodować spustoszenie w sprzęcie młodego człowieka i doprowadzić do wycieku danych, pamiętajmy o tym. I rzecz, o której tylko wspominam, bo wiem, że będzie jeszcze o tym mowa, to są takie pułapki związane z tym, w co gramy, czyli pułapki free-to-play, czyli takich gier, które możemy grać za darmo, nie musimy za nie płacić, ale jeśli zapłacimy prawdziwą walutą, to najprawdopodobniej pójdzie nam w tej grze lepiej, nie będziemy mozolnie musieli kolekcjonować punktów, poziomów, albo odblokujemy jakieś fajniejsze, ciekawsze
elementy tej gry, które również pozwolą nam wygrywać skuteczniej. Więc one są bardzo kuszące, natomiast to, do czego prowadzą, to jest często skumulowanie się mikropłatności. To są drobne sumy, które podliczone, a jedno z takich badań podliczyło takie kwoty wydawane w przeciągu kilku miesięcy przez młodego człowieka, one osiągają cenę tak naprawdę gry klasy A, za którą trzeba zapłacić czasem kilkaset złotych, w drobnych sumach, których nie zauważamy. Kolejna rzecz, już ostatnia, którą Państwu chciałam powiedzieć, to, że zwracajmy uwagę też na mechanizmy hazardowe, które w grach są zaszywane. To są takie mechanizmy, gdzie dziecko dokonuje zakupu, czy wirtualnymi punktami, walutą, czy realną walutą, zakupu czegoś, co jest kotem w worku. Okazuje się dopiero później, jak rozpakuje ten zakup, co tak naprawdę tam się znajduje. To jest mechanizm hazardowy, który jest niezwykle szkodliwy dla młodych ludzi, a wiemy też, że młodzi ludzie w taki sposób regulują sobie nastrój, poprawiają poczucie satysfakcji z gry, czują dopływ energii, kiedy uda im się coś wygrać. W prostej linii może prowadzić to naprawdę do poważnego problemu z hazardem. Zwróćcie Państwo uwagę, że różnego rodzaju karty, figurki, zupełnie poza światem gier cyfrowych, również opierają się na tych mechanizmach hazardowych. Kupuję kota w worku, nie wiem, co tam będzie. Jeśli nie znajdę tam tego, czego szukałem, kupię kolejny przedmiot. Ostatnia rzecz. Gry dają niezwykłą okazję dla rodziców, dla dorosłych, dla pedagogów obserwowania dziecka w swoim naturalnym środowisku. To jest coś lepszego niż safari, bo nie tylko możemy obserwować z daleka i pstrykać zdjęcia, pytać od czasu do czasu dziecka, hej, co tam u ciebie, ale my możemy współuczestniczyć w tym świecie. Dopóki dziecko chce z nami grać, chce nam pokazywać, co robi, korzystajmy z tego. Interesujmy się tym, w co dziecko gra, w jaki sposób gra i z kim gra. To nam naprawdę powie o wiele więcej o tym, co na przykład jest potrzebą, która dominuje w tym momencie rozwojowo u dziecka, z czym ono ma problem, do czego dąży. Zapytajmy, sprawdźmy, czy gra, żeby zdobywać punkty, być może potrzebuje rywalizować nieco więcej, również w życiu poza komputerem, w życiu offline. Być może odnosi sukcesy w grze, a nie ma zbyt wiele pola do odniesienia ich w realnym życiu. Granie z dzieckiem to też jest uczenie przez modelowanie. To jest moment, kiedy to my dorośli możemy pokazać, jak regulować czas ekranowy, jak sobie radzić z porażką, z frustracją, jak się motywować i nie rezygnować, jeżeli coś nam nie wychodzi. To jest też fantastyczny przykład, fantastyczny sposób na rozmowę o bardzo trudnych rzeczach, o tym, jak działają stereotypy, jakie mamy podejście do przemocy, co myślimy o hazardzie, jak dbamy o swoje dane. Granie z dzieckiem w bardzo prosty sposób pozwala nam te tematy poruszyć bezpiecznie, łatwo i tak jakby troszkę mimochodem przy okazji, nie z wielką rozmową, gdzie siadamy przy stole twarzą w twarz i rozmawiamy, tylko gdzieś na boku, przy okazji, jest to równie ważna rozmowa, którą nam dużo łatwiej będzie przeprowadzić. No i oczywiście to jest inny sposób na spędzanie czasu, do czego Państwa bardzo zachęcam. Widzę, że mój czas już się dramatycznie kończy, więc zapraszam Państwa też do skorzystania z tych publikacji o graniu, o nadużywaniu. Mam nadzieję, że Państwu się spodobają i w jakiś sposób też pomogą Państwu ułożyć współpracę z własnym dzieckiem w domu, ale też pracę w szkole. I ja się już pożegnam i poczekam na pytania. Proszę się kontaktować ze mną, jeżeli cokolwiek chcielibyście Państwo się dopytać. Proszę o pomocą w każdej chwili. Ja już pozwolę sobie teraz wyświetlić właśnie pytania. Tutaj sekundkę. Powinna się już za chwilę. Okej. Więc mamy kilka pytań, kilka komentarzy też tak naprawdę, więc będę po kolei je teraz wrzucał.
to przekazuję też Ci głos. Po prostu będę po prostu, jak odpowiesz, czy skomentujesz, to będę wrzucał następne. Tak, jest fantastyczne badanie, które jest zrobione przez profesora Ptaszka, profesora Jacka Pyżalskiego. I za sekundkę na czacie wkleję Państwu link do tego badania, ponieważ nie pamiętam, to jest publikacja, którą można pobrać sobie bezpłatnie, ale na pewno przekręcę tytuł, więc zachęcam do zapoznania się z nią i za sekundę podkleję Państwu link, tak abyście mogli po prostu pobrać ją sobie i już nie polegać na moich skrótach, dobrze? Szczerze mówiąc, pytanie do organizatorów. Tak, znaczy będzie nagranie całe dostępne, więc to już tak jak mówiliśmy, to jeszcze przypominamy, że całe nagranie będzie dostępne na Facebooku Polskiego Centrum Programu Safer Internet i tam będzie można jeszcze raz obejrzeć. Natomiast sama prezentacja, myślę, że tutaj też abym szczególnie do tych publikacji Państwa odsyłał, które jak też Marta tutaj prezentowała, bo myślę, że też znajdą tam Państwo właśnie jeszcze nawet więcej informacji na ten temat i wszystko jest fajnie opisane, skondensowane. Kilka też mam komentarzy tutaj teraz. Tak, zdecydowanie warto, abyście Państwo pytali w ogóle z jakich platform korzystają młodzi ludzie, ponieważ oni wykorzystują je nie tylko do grania, ale też ogólnie do komunikowania się ze sobą, więc zdecydowanie zachęcam do tego, żeby kilka takich najbardziej popularnych sobie sprawdzić, ale przede wszystkim też zapytać dziecko. I ja bym na przykład zadała takie pytanie gdzieś przy okazji o to, w jaki sposób oni czują się z taką komunikacją, która się odbywa na tych kanałach, co jest takim delikatnym wprowadzeniem do pytania, jakby jak dziecko się tam czuje, jak jest traktowane i co tam się dzieje tak naprawdę. Czasem jest tak, że gry mają swój pewien specyficzny język, gracze posługują się swoim własnym kodem, który nie tylko składa się z konkretnych określeń dotyczących gry, ale na przykład wiąże się też z dużą ilością wulgaryzmów. Zapytajmy nasze dziecko, co o tym sądzi i jak się z tym czuje. Tu jeszcze jest prośba o, to może za chwilkę jeszcze jedną wyświetlę pytanie i jeszcze była prośba, pojawiła się o wyświetlenie jeszcze raz slajdu z publikacjami, ale też możemy też linki do tych publikacji, myślę, że w czacie po prostu za chwilkę wkleić, może w ten sposób lepiej nawet. Tak, myślę, że to będzie najlepsze. Już momencik, próbuję napisać wiadomość jednocześnie, ponieważ nie mogę tego zrobić. Przejdźmy dalej, dobrze? Ja będę starała się za sekundę wysyłać. Dobra, to jeszcze tu jest to pytanie o konkretne aplikacje do kontroli rodzicielskiej w kontekście gier właśnie, rozumiem. Ja nie wiem, czy to nie będzie dalej omawiane. Ja, okay, przez dobra. Następnego prelegenta, więc ja nie chciałabym tutaj odbierać chleba, więc dlatego okay. Może to... już nie będę o tym mówić. Ja w takim razie przełączę się na czat i będę Państwu wysyłać linki wszystkie, z których będziecie mogli Państwo skorzystać. Dziękuję serdecznie. Wiem, że telegraficzny skrót, ale taki czas. Super, bardzo, bardzo dziękujemy i serdecznie zapraszam pana Jakuba teraz o zabranie głosu. Dzień dobry, czy mnie widać, czy mnie słychać? Tak, ja widzę, słyszę i też już się usuwam w cień i oddaję tutaj już głos. Świetnie, dziękuję bardzo. Od razu uruchamiam swoją prezentację. I cóż... Dzień dobry jeszcze raz. Dziękuję też organizatorom za zaproszenie. Bardzo to jest dla mnie duża przyjemność być z wami. I na początku się przedstawię, bo moja perspektywa jest troszkę inna, pewnie odbiegająca od reszty ekspertów. Nie jestem ani pedagogiem, ani psychologiem. Jestem organizatorem, kuratorem, menedżerem festiwalu Games for Impact, który jest poświęcony grom wideo w kontekście... grom wideo jako części kultury i jako narzędzia zmiany społecznej. Przyglądamy się grom, które opowiadają o najważniejszych tematach współczesnego świata, które są wykorzystywane w edukacji, które są wykorzystywane w służbie zdrowia, to też może być ciekawe i nieznane pole.
Zorganizowaliśmy dwa do tej pory duże wydarzenia. Jedno się odbyło fizycznie w Warszawie, drugie odbyło się w grudniu zeszłego roku online. I na tych wydarzeniach można sobie posłuchać mądrych prelekcji, można się spotkać z miłymi ludźmi, którzy się interesują grami wideo właśnie w kontekście społecznym czy kulturowym. I jednym z ważnych tematów, który zawsze nas ciekawił i który zgłębialiśmy, to właśnie gry skierowane do dzieci, ale też granie przez dzieci i to, jaki to może mieć wpływ na nie i na otaczający nas świat. Organizowaliśmy też warsztaty z tworzenia gier dla dzieci. I wszystkie te, i w związku z tym jakby skumulowało się to właśnie w grudniu tego roku, zeszłego roku 2020, kiedy online odbyliśmy duży, udany bardzo festiwal, którego jeden dzień cały był poświęcony właśnie grom i dzieciom. I chciałbym skorzystać z tej okazji, żeby was zaprosić do tego, żeby obejrzeć sobie różne bardzo ciekawe spotkania poświęcone temu tematowi. I właśnie trochę będę występował w roli takiego brokera, to znaczy powiem, czego się nauczyłem od naszych super specjalistów i ekspertów podczas Games for Impact. I to jest pierwsza rola, ale też o tym, czego się nauczyłem jako rodzic obecnie 3,5-letniego chłopca, z którym zaczęliśmy wspólnie grać w gry, odkrywać gry, kiedy miał lat 2,5. Od tego czasu przez rok zagraliśmy w około 20 różnych gier, które Państwo widzą na ekranie. To można je też traktować jako rodzaj rekomendacji z mojej strony, bo wszystkie te gry bardzo nam się podobały i świetnie się przy nich bawiliśmy. Gramy mniej więcej pół godziny dziennie. Jest to dla nas wspaniały rytuał, na który zawsze bardzo, bardzo obaj czekamy. I chciałbym zacząć właśnie od takiej perspektywy rodzica. Ja nie jestem, tak jak wspominałem, ani pedagogiem, ani psychologiem, ale mam, tak jak każdy rodzic, jakieś robocze teorie na temat tego, co jest ważne w wychowywaniu dziecka. I tak sobie w głowie to podzieliłem na takie trzy pola. Jedno to jest właśnie stawianie granic, kontrola, drugie to jest dawanie bezpieczeństwa, troska, czułość, a trzecia to inspirowanie do rozwoju, do samodzielności, do kreatywności. I w kontekście gier wideo mam takie wrażenie, że w przeciwieństwie do innych obszarów życia, bardzo wszyscy skupiamy się na tym jednym obszarze wychowywania, czyli właśnie na stawianiu granic, na dyscyplinowaniu, na sprawdzaniu, na kontroli, tej słynnej właśnie kontroli rodzicielskiej. I mam wrażenie, że wielu z nas wpada właśnie w trochę, specjalnie tu wybrałem jedno konkretne oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej, nie dlatego, że je polecam, ani że je w ogóle znam, ale dlatego, że ma pięknego robota na okładce. I mam wrażenie, że wiele dyskusji wokół gier właśnie stawia rodziców w roli takiego robota, który ma określać czas ekranowy ściśle, ma sprawdzać numerki PEGI, czyli kategorie wiekowe, a instalować aplikacje do kontroli rodzicielskiej i formułować i pilnować przestrzegania zasad, na przykład tego, że nie gramy w sypialni. I oczywiście, podkreślam, nie twierdzę, że te rzeczy są nieistotne, są bardzo, bardzo istotne. Natomiast mam wrażenie, że żadna z nas jako rodzice nie chcieliby, żeby w innych obszarach życia nasza rola sprowadzała się wyłącznie do roli tego robota. Kiedy myślimy o książkach, to pewnie wielu z nas i wiele z nas ma bardzo ambitne podejście do książek, tak? Wyszukujemy ciekawych tytułów, patrzymy, jakie są klasyczne, piękne opowieści na Zachodzie, próbujemy je wyszukać w Polsce, zastanawiamy się, co interesuje nasze dziecko, podążamy za jego zainteresowaniami, czytamy te książki razem i tak dalej. Zastanawiam się właśnie, dlaczego to podejście nasze do gier jest tak wąskie. I oczywiście dużym wyjaśnieniem tego jest to, że się po prostu boimy. Że gry, myślimy o grach przede wszystkim jako o zagrożeniu. I te zagrożenia są różne. Pani Marta świetnie wymieniła wiele z nich. Mowa nienawiści w społecznościach growych, treści nieodpowiednie do wieku, dezinformacja, hate speech i przede wszystkim pewnie uzależnienie.
I to jest coś, co no, jest po prostu związane z technologiami cyfrowymi, z wszechobecnością ekranów. I nie tylko samego urządzenia, ale też interfejsów. One są projektowane w sposób taki, żeby jakby sprawiać, żeby wchodziło nam w nawyk granie. Tam są mechanizmy tak zwanego feedback loopu, czyli mechanizmy informacji zwrotnej. To, że coś robimy i dostajemy informację zwrotną. To jest świetnie zrobione na wszelkiego rodzaju mediach społecznościowych i to jest też wykorzystywane w wielu grach i w wielu też produktach innego rodzaju, cyfrowych produktach, które mają właśnie zgodnie z intencją producentów no, maksymalizować zysk, maksymalizować naszą uwagę i czas spędzany przy danym produkcie. To jest pan, na slajdzie jest pan Nir Eyal, który stworzył kiedyś książkę, która no, była poradnikiem tego, jak projektować aplikacje, żeby były uzależniające, a później skruszony, a może chętny zarobienia dodatkowych jeszcze pieniędzy, stworzył książkę Nierozpraszalni o tym, jak sobie radzić z aplikacjami zaprojektowanymi w ten sposób, żeby nie dawać się wciągać. Więc jakby ten wątek jest jak najbardziej istotny. Jest mnóstwo gier, które są śmieciowe i które właśnie wykorzystują tego typu mechanizmy, ale z drugiej strony wiemy przecież, że gry wideo to jest teraz największa branża kultury, największy przemysł kulturowy. Jakby połączony budżet wszystkich gier wideo, rynku gier wideo jest dużo większy niż budżet kinowy i wydatki na produkcję i na sprzedaż. To jest po prostu największy sektor kultury. I też, jak tutaj właśnie w tym artykule Guardiana widać w nagłówku, jest to też bardzo ważna część kultury młodzieżowej. To jest gry są tym, czym muzyka na przykład była dla naszego pokolenia. I na jako przykład podam grę Fortnite, która nie myślmy o niej tylko jako o grze, to jest centrum, te gry stają się centrum popkultury, są jakby takim mechanizmem napędzającym popkulturę młodzieżową. I tutaj właśnie jest przykład gry Fortnite, która po prostu jest światem, pewnym uniwersum, które skłania graczy do tego, żeby tworzyć jakieś swoje własne treści, czy to memy, czy to na przykład piosenki. Jest taka bardzo słynna piosenka Chuck Jug With You, która opowiada o przygodach młodego chłopca w Fortnite'cie. Jest śpiewana też takim głosem osoby, która przechodzi mutację. I to stał się niesamowity wiralowy hit na TikToku. Można sobie wpisać Chuck Jug With You TikTok na YouTubie i po prostu oglądać godzinami różne przeróbki tej piosenki. I nawet znalazłem taki komentarz nauczycielki, która napisała, że no, kiedy kończyłam muzykologię, to się nie spodziewałam, że za 8 lat będę robić transkrypcję piosenki z mema o grze wideo śpiewanej przez 12-latka po to, żeby moi uczniowie mogli ją zagrać w klasie. No ale właśnie to jest to, o czym mówię. Gry wideo są absolutną osią kultury współczesnej. Więc jakby, no i też wszyscy nam mówią, jakie to jest super, żeby właśnie grać, że one mają też wartość edukacyjną i tak dalej. I otaczają nas reklamy, jak świetnie jest to grać. A z drugiej strony jest ta cała świat tych programów interwencyjnych o uzależnieniach straszących nas i sprawiających, że właśnie zamieniamy się w pewnym momencie, przerażamy się tym światem, którego nie znamy i zamieniamy się w te roboty. No i to podejście tego robota trochę często też sprawia, że potrafimy przesadzić. Na przykład możemy nadmiernie ograniczać dzieci, które później wchodzą w świat gier nieprzygotowane, nie mające doświadczenia w tym świecie, nie umiejące wybierać gier, nie umiejące też no, samokontrolować się, jeśli chodzi o ilość czasu, czy też nie mające po prostu swojego gustu w grach i idące za tym, co jest popularne, w co grają koledzy. Więc dla mnie najważniejszym jakby tezą mojego wystąpienia jest to, że liczą się nie liczby i nie sztywne zasady i nie szukajmy w internecie informacji czy 30 minut, czy 60 minut dziennie, tylko dla mnie dużo bardziej liczy się kontekst, bo nawet jak się gra 2 minuty, albo jak się huśta na huśtawce 2 minuty, to przez te 2 minuty można sobie rozwalić kolana i 2 minuty grając w beznadziejną, chłamową grę możemy też zrobić coś złego plastycznemu mózgowi naszego dziecka. Dlatego nie jak długo jest najważniejsze tym pytaniem, lecz w jakim kontekście.
Czy dobieramy w ambitny sposób doświadczenia, z których nasze dzieci korzystają? Z kim grają? W co grają? Czy zastępuje to jakieś inne czynności? Czy wręcz przeciwnie, gra jest częścią rzeczywistości, częścią zainteresowań naszego dziecka, częścią życia rodzinnego i tak dalej. I jakby absolutnie rozumiem rodziców i nauczycieli, którzy nie, no ja mam to szczęście, że się też wychowałem na grach, byłem jednym pewnie z pierwszych pokoleń, które się wychowały na grach, więc dla mnie to jest naturalne środowisko, ale domyślam się, że dla wielu rodziców, którzy nie mają takiego doświadczenia, jest to ogromne wyzwanie. I na naszym festiwalu mieliśmy spotkanie z Andym Robertsonem, który prowadzi portal Taming Gaming i też napisał taką książkę, niestety na razie tylko po angielsku, właśnie o graniu w gronie rodzinnym. I w rozmowie z Pawłem Schreiberem, który w Polsce próbuje też popularyzować trochę takie szersze podejście, bardziej powiedzmy przyjazne dla gier, szukać języka, mówienia o grach, oni obaj zgodzili się z tym, że zapotrzebowanie jest niebywałe, w sensie, że rodzice po prostu odzywają się z prośbą o pomoc i z jakiego powodu tak jest, do czego ci dwaj biedni panowie tak są zajęci, dlatego że w mediach bardzo mało się pisze w grach o grach w sposób dojrzały, w sposób taki, jaki piszemy o filmach czy o książkach. I to sprawia, że nie mamy wspólnego języka do tego, żeby mówić o dobrych grach. I tutaj wrzuciłem przykład. No, czasami się zdarza, że w polityce znajdę jakąś krótką notkę o jakiejś grze, to akurat bardzo dobry wybór gra Podróż, czyli Journey, ale zazwyczaj po prostu tego nie ma, albo mamy ten kontekst straszenia, albo mamy ten kontekst bardzo komercyjny, mainstreamowy. Więc moja teza jest taka, że gry mogą być wspaniałym doświadczeniem dla wszystkich, rozwijającym, ale trzeba się trochę napracować. To znaczy trzeba włożyć rzeczywiście wysiłek i pracę w to, żeby ten świat gier trochę poznać. I mam dobrą też nowinę, mianowicie ta praca może być dosyć przyjemna. I ona powinna moim zdaniem polegać przede wszystkim na tym, żeby samemu zacząć grać w gry wideo. Bo jak mamy być przewodnikiem po tym świecie, jeżeli nigdy w nim sami nie byliśmy? Jeżeli chcemy móc zaoferować naszemu dziecku coś więcej niż hasła jak długo ty już to grasz, albo jakie to jest, ile to jest przemocy, to musimy po prostu sami wyrobić sobie swój gust, poznać trochę język i świat gier komputerowych. I to może być naprawdę przyjemne zadanie. Nie musi być ani drogie, ani czasochłonne. I to jest bardzo ważne, bo zrozumienie gier komputerowych, nie grając w nie, jest praktycznie niemożliwe. Gry, gdy się na nie patrzy z boku, to wyglądają dosyć absurdalnie, prawda? Na przykład ta gra to jest Among Us. Ani to ładne, ani to ciekawie wyglądające, a jest to gra towarzyska, w którą się gra w grupie kilku osób i często dzieci, z tego co wiem, grają w nią na telefonach w klasie. Jest to świetnie zaprojektowana wspólna towarzyska zabawa, ale nie wygląda na ciekawą, prawda? I tak samo na przykład to jest gra Into the Breach, która jest uznawana za arcydzieło elegancji game designu, czyli projektowania gier, ale nie dowiemy się tego patrząc na nią. To nie wygląda jak arcydzieło czegokolwiek, prawda? Natomiast jeżeli w nią zagramy, to zrozumiemy, że to jest zaprojektowane w sposób przewspaniały. I tak naprawdę chciałbym powiedzieć, że jest bardzo dużo gier, które są przeznaczone, są arcydziełami, są dziełami sztuki, są przeznaczone zdecydowanie dla osób, dla dorosłych, bo być może wielu z Państwa myśli, nie będę grał w gry, no bo przecież to jest coś dla dzieci. Nie, jest bardzo dużo gier, bardzo wyrafinowanych, które poruszają najważniejsze życiowe problemy, takie jak ambitne kino czy ambitne książki. To jest przykład, to jest gra Everything, która została jako jedyna gra w historii nominowana do Oscara, trochę przypadkiem, jako film animowany. Jest to gra, w której możemy się wcielić w każdy byt w kosmosie, od małej komórki po drzewo, ławkę czy galaktykę.
I naszej podróży towarzyszą nagrania radiowe wykładu filozoficznego, który opowiada o kwestiach związanych z ontologią i z innymi ciekawymi rzeczami. I inny przykład, Stanley Parable, to jest gra, którą można by nazwać grą postmodernistyczną. Gra o grach, opowiadająca o tym, jakby opowiadająca o opowiadaniu przez gry. Trudno to opisać, ale najlepiej jest doświadczyć. W każdym razie chcę powiedzieć, że w grach wideo znajdziemy odpowiedniki ambitnej literatury, eksperymentalnego teatru. Jeżeli interesuje nas historia, architektura, biologia, to znajdziemy coś dla siebie. Więc a jeśli ktoś jest zupełnie nieprzekonany, to chciałbym polecić takie nagranie, które zawsze wysyłam osobom nieprzekonanym. To jest niestety znów po angielsku nagranie z kanału YouTube, które zajmuje się zazwyczaj sztuką wysoką, i oni udowadniają tam, że gry właśnie mogą być sztuką. Więc pytanie, jaka gra dla ciebie, dla twojej rodziny? No dobrze, ale kim ty jesteś i kim jest twoja rodzina? Ponieważ to jest tak samo jak z filmami i książkami. Dla każdego jest coś. I uwierzcie mi, że gry oferują ogromny wybór ponad te 10 tytułów, które są najbardziej rozreklamowane. Można to sobie wyobrazić jako taką wielką kometę, że wszyscy widzą to, co się najjaśniej świeci, ale za tym ciągnie się przewspaniały warkocz mniejszych, mniej znanych tytułów, które trafiają w gusta najbardziej wymagających i niszowych graczy. Jeśli chcielibyście Państwo poszukać czegoś dla siebie, to polecam właśnie Taming Gaming Andy'ego Robertsona, portal Common Sense Media, który niestety ostatnio stał się płatny. W miesięczniku Pixel, w polskim miesięczniku, jest rubryka prowadzona przez Pawła Schreibera Pixel Kids, gdzie co miesiąc są 3-4 recenzje gier rodzinnych i dla dzieci. Korzystam z bazy danych Rogue.io, gdzie sobie po prostu kolekcjonuję gry, w które grałem i są mi sugerowane gry, które mogą być podobne, ciekawe. No i oczywiście polecam archiwum mojego festiwalu Games for Impact, gdzie rozmawialiśmy o grach dla dzieci i tam też na pewno dużo inspiracji. No i zachęcam do kontaktu ze mną. Ja bardzo zawsze chętnie mam taką misję, żeby popularyzować trochę ambitne gry, więc jeżeli ktoś z Państwa odezwie do mnie na przykład na LinkedInie, to bardzo chętnie odpowiem. Albo można coś sobie wybrać z mojej listy, z którą grałem z Frankiem. I naprawdę musimy zainwestować w pracę, ponieważ jeśli tego nie zrobimy, to nasze dzieci będą grały w to, w co grają koledzy albo co jest na półce w Empiku. Czasami są tam fajne rzeczy, ale często dużo lepsze, ciekawsze artystycznie, też jeśli chodzi o treści, jeśli chodzi o wartości, które przekazują gry, znajdziemy, po prostu musimy naprawdę się postarać. Ja wczoraj siedziałem naprawdę do drugiej w nocy, żeby znaleźć nową grę dla mojego syna. Znalazłem, ale naprawdę musiałem przesiać ze 30 jakichś straszliwych chłamów, więc to jest pewna praca. I proszę sobie dać też jakby zgodę na to, że będziemy popełniać błędy. Ja też popełniałem błędy, na przykład kiedyś zagraliśmy w tą grę, to jest gra wypuszczona przez Brio, to jest firma, która produkuje takie małe tory do zabawy, i po prostu to było zło, bo to po pierwsze tam było ten mechanizm zbierania gwiazdek, jak zbierzesz wystarczająco dużo gwiazdek, dostajesz nową lokomotywę albo wagonik, no i po prostu czysta komercja, po prostu żywa reklama, i jak najszybciej to odinstalowałem, i mimo że mojemu synowi się oczywiście to podobało, ale wiedziałem, że jakby to jest właśnie ten design, którego należy unikać, no albo z drugiej strony właśnie jakieś takie pawłowowskie trochę grywalizacyjne, edukacyjne aplikacje, gdzie po prostu trzeba ciągle wykonywać poprawne czynności, za co się dostaje punkty. I to też nie jest rodzaj gier, na których by mi i mojemu synowi zależało. Oczywiście jest dla nich miejsce, na przykład ja korzystam z tej aplikacji po lewej na górze, to jest Duolingo do nauki włoskiego, ale nie te miałem na myśli, nie o tych mówię. I właśnie przykład tej gry Everything też pokazuje, że kierowanie się instynktem, bo to nie jest gra, która gdziekolwiek jest
jakby reklamowana jako gra dla dzieci. Natomiast ja po prostu widząc tą grę, znając mojego syna, wiedziałem, że mu się to strasznie spodoba i to była fantastyczna zabawa dla nas obu. Właśnie przenoszenie się, poznawanie świata od najmniejszej komórki po całą galaktykę. I tam było też dużo śmiesznych, jakieś tam animacje są takie trochę śmieszne, typu, że krowy nie chodzą, tylko się turlają, więc dla niego to było bardzo zabawne i dobrze się bawiło, a ja z kolei miałem też, bardzo ciekawe było słuchanie tych nagrań filozoficznych, które temu towarzyszyły, więc kierujmy się instynktem, bądźmy, obserwujmy swoje dziecko, my je najlepiej znamy. Ja też się bardzo często wycofywałem, w sensie widząc reakcje, jakieś, albo jakieś nerwy, albo jakieś nadmierne zanurzenie, to szybko oczywiście reagowałem. Pamiętajmy o tym, że gry, wybierając grę też, że dzieci grają inaczej, szczególnie małe dzieci grają inaczej, nie przestrzegają zasad i to jest absolutnie piękne. Jeżeli gra polega na tym, że się wspinasz na górę, to mój syn bardzo będzie chętnie chciał pływać w morzu, które tą górę otacza. I właśnie gry, które, dlatego gry takie jak Minecraft, które należą do gatunku sandbox, czyli takiego gatunku, gdzie no, jakby jest się w piaskownicy i coś się buduje z dostępnych elementów i nie ma, nie chodzi o to, żeby właśnie przechodzić kolejne poziomy, czy kolejne ekrany z kolejnymi przygodami, tylko właśnie po prostu można się trochę powygłupiać, poeksperymentować. To jest coś, co właśnie takie mniejsze dzieci lubią bardzo i to, z czego się też dorośli mogą wiele nauczyć, z takiej nieukierunkowanej zabawy. I właśnie dlatego Minecraft, Roblox robią taką karierę. I tu jest przykład też, mieliśmy na festiwalu Raula Gutierreza, który zaprojektował bardzo fajne, on to nazywa nawet nie grami, tylko zabawami cyfrowymi. Tu na przykład mamy jakby tą aplikację czy grę, która polega na zabawie ze szkieletem ludzkim, gdzie uczymy się budowy ciała, ale możemy też eksperymentować. Co będzie, jak wyciągniemy kręgosłup? Ano wszystko się zawali. I dzieci uwielbiają właśnie tego typu nieukierunkowane zabawy, której efektem, bo on ma też dużo różnych innych aplikacji Tiny Bob, też na przykład nie wiem, budowanie robota, albo jest taka też świetna gra polegająca na tym, że dzieci sobie robią mapę swojego życia, bliskich osób, jak się czują przy tych bliskich osobach, czego się od nich nauczyły. Jakby efektem tych gier, ten efekt wykracza zdecydowanie poza grę. To nie chodzi o to, żeby dziecko zbudowało robota, żeby osiągnęło coś w grze, tylko to wszystko wychodzi poza grę i staje się zabawą. I absolutnie z mojego doświadczenia to wynika, że z Frankiem bawimy się w gry, jakby gramy pół godziny, a później przez trzy godziny się bawimy w postaci z tej gry. Jest taka przepiękna absolutnie gra, którą wszystkim polecam, Alba Wildlife Adventure. To jest gra o dziewczynce, która przyjeżdża na wyspę i poznaje przyrodę tej wyspy, ratuje zwierzęta, sprząta, naprawia zaniedbany rezerwat, poznaje ptaki, dźwięki tych ptaków, nazwy i w pewnym momencie nad nami pojawiły się skrzydła, cień sokoła i Franek zapytał, co to było, powiedziałem, że sokół i sokół stał się absolutnym bohaterem wszystkich opowiadanych przez jego historii przez na najbliższe później trzy miesiące chyba. Sokół i stał się po prostu częścią jakiejś takiej naszej rodzinnej mitologii i też wspaniałe są momenty, na przykład kiedy poszliśmy na spacer nad Wisłę i tam były takie same tabliczki jak w grze. Jakie są tutaj, można zobaczyć ptaki. I zobaczył Franek, rozpoznał po prostu po wyglądzie zimorodka, którego widział w tej grze i wykrzyknął z niesamowitą radością: zimorodek, tato, zobacz! I to było, jakby byłem bardzo wdzięczny w tej grze za to wspaniałe doświadczenie. Więc jakby tu chodzi o to, co jest po grze, o współbycie w jakimś wyobrażonym świecie, ale też możemy myśleć o grach jako o miejscach, do których razem idziemy, tak jak idziemy do parku albo do muzeum, idziemy gdzieś czegoś doświadczyć wspólnie. To jest gra Overcooked, którą też bardzo lubimy grać, w którą można grać całą rodziną i bardzo się przy tym uśmiać.
i współpracować, ale się też troszkę zdenerwować, że komuś upadł talerz. Naprawdę Andy Robertson powiedział też fajną anegdotę. Jego syn bardzo lubi grać w Rocket League. To jest taka gra, w którą gra się online i jakby tam pobijał kolejne rekordy i kiedy udało mu się coś naprawdę zdobyć, jakieś super, super osiągnięcie, to poszli całą rodziną na obiad, żeby to uczcić. I uważam, że właśnie to jest pewien bliski mi model tego, jak gry mogą być częścią naszego życia. Gry to jest doświadczenie społeczne, też po prostu w samym świecie gry, w którym można grać online, w którym dzieci grają z kolegami. Też uważam, że to ma, oczywiście są te wszystkie zagrożenia, o których mówimy, ale też warto podkreślić korzyści, bo to jest miejsce, te wszystkie online'owe społeczności to jest takie miejsce, w których można, szczególnie dzieci, które mają pewne trudności w odnalezieniu swojej tożsamości czy głosu, to jest takie miejsce, gdzie można eksperymentować, można właśnie wypróbowywać różne tożsamości, różne interakcje społeczne. I kiedy tam, i to też pani Marta mówiła, że kiedy tam jesteśmy z nimi, to możemy się dowiedzieć o naszych dzieciach więcej, niż byśmy się dowiedzieli w innych okolicznościach. Więc w dużej mierze tak naprawdę gry boimy się, że alienują, a tak naprawdę jeżeli są wykorzystywane w mądry sposób, mogą być przeciwnie, mogą tą alienację zwalczać, szczególnie w czasie pandemii. Jedna rzecz, o której na pewno muszę powiedzieć, już wiem, że mi czas się kończy, ale postaram się przyspieszyć, więc wartość edukacyjna gier. Dlaczego gry mają pewną wyjątkową wartość edukacyjną w porównaniu na przykład do wykładów czy książek? Dlatego, że działając, w grze trzeba działać, w grze jest się aktywnym człowiekiem, nie oddaje się swojej świadomości twórcy gry, czy twórcy filmu, czy nauczycielowi, tylko samemu trzeba eksperymentować, trzeba przedstawiać elementy jakiegoś złożonego systemu. I to jest gra o terraformacji Marsa, gdzie musimy jakby wpływać na atmosferę Marsa po to, żeby zbudować na nim kolonię. To jest bardzo złożona gra, ale ja naprawdę wiem już teraz, jaka jest teoria dotycząca tego, jak na Marsie można by ewentualnie stworzyć warunki do życia. Tam jest dużo o chemii, o atmosferze i tak dalej. Jakby mi ktoś to zaczął tłumaczyć na wykładzie, to ja bym zasnął po 5 minutach. A ja grałem w tą grę czasami do 2 w nocy i naprawdę ta wiedza, ta gra pozwala się skupić. I są badania, które pokazują rzeczywiście, że pozwalają z gry poznać złożone systemy przez eksperymentowanie z nimi dużo lepiej niż jakiekolwiek inne medium. Aci Burak, który był u nas na festiwalu, opowiadał o tym, on stworzył grę o konflikcie izraelsko-palestyńskim, w którym możemy się wcielić albo w lidera premiera Izraela, albo w lidera autonomii palestyńskiej i rozwiązywać problemy, podejmować decyzje i obserwować ich konsekwencje. I grając w tę grę, można dużo lepiej zrozumieć właśnie konsekwencje, przyczynowość, złożoność sytuacji, lepiej niż oglądając wiadomości przez tydzień. I są też, już bardzo szybko, są też gry, które są stworzone specjalnie do grania w szkołach. To jest gra Atentat i Swoboda 1945, stworzona przez czeskiego dewelopera. Tutaj też z nim było spotkanie po prawej, ten z palcem przy ustach, Witt Sisler. Stworzył gry specjalnie do wykorzystania w szkołach. Zaczęli od takiej symulacji Unii Europejskiej. Można się było wcielić w kraje, negocjować, rozwiązywać konflikty, a później stworzyli grę historyczną o historii Czech w czasie II wojny światowej. I w tę grę można grać tak, że nauczyciel gra na ekranie przez całą i jakby wszyscy grają razem, trochę bardziej tradycyjny model, że nauczyciel prowadzi grę, zadaje pytania, wspólnie decydujemy, rozwiązujemy zagadki. Albo można grać tak, że na jednej lekcji wszyscy po prostu sobie grają samemu albo w grupach, a na kolejnej lekcji jest to omawiane. I badania, które Witt przytaczał, pokazują, że jakby uczenie się dzień po lekcji, tak, ta wiedza jest podobna, czy się gra w grę, czy się słucha wykładu. Natomiast po miesiącu, czy po dłuższym czasie, oczywiście obie grupy trochę zapominają, ale ta, która grała w grę, zapomina dużo mniej z tego materiału, który został przyswojony, pod warunkiem, że to doświadczenie w grze zostało omówione i wyciągnięte zostały z tego wnioski. Troszkę już przyspieszam, bo wiem, że mamy mało czasu. I słowem podsumowania, prowokacyjny slajd.
że dla mnie niebezpieczeństwem związanym z grami jest niebezpieczeństwo, że gry nie zmienią naszego dziecka, że nasze dzieci nie będą miały dostępu, nie będą miały dostępu do wartościowych tytułów, nie będą się z nich uczyć, coś zostanie im, jakieś doświadczenie zostanie im odebrane, które mogłyby mieć. I jak myślimy o tym w tym kontekście, to pomyślmy na przykład o tej aplikacji TinyBob, o tym ciele ludzkim. To jest model ludzkiego ciała interaktywny. Gdybyśmy chcieli coś takiego kupić i na przykład będąc w jakimś mniej faworyzowanym globalnym obszarze na świecie, będąc mieszkańcami tak zwanego globalnego południa, to nie stać nas by było na zakupienie jakiegoś super interaktywnego modelu ludzkiego ciała, a ta aplikacja kosztuje, zdaje się, dolara czy coś takiego. Więc to jest też kwestia dostępności do wiedzy i dostępności do pewnych doświadczeń i dostępności do globalnej społeczności i do globalnej kultury. Więc kończąc, dostęp do gier wideo to prawo człowieka. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za super wystąpienie. Ja przyznam, że to, co się dzieje na czacie, to naprawdę tutaj ciężko mi jest nawet zdążyć wszystko przeczytać, bo bardzo, bardzo widać, to Państwa też porusza. Sporo też od razu powiem, że sporo też jest pytań takich dotyczących na przykład nadużywania, uzależnienia, to za chwilkę koleżanka właśnie z fundacji będzie na ten temat mówiła. Natomiast ja bym chciał kilka jeszcze komentarzy, kilka pytań wyświetlić, to jest jeszcze z poprzedniej sesji i już tutaj szukam, bo przyznam, że tego naprawdę jest sporo. Tutaj pan o tym wspominał, tak? Ale tutaj było dużo pytań właśnie, gdzie można jakieś fajne właśnie inspiracje dotyczące gier dla dzieci w różnym wieku znaleźć. Było pytanie o to, czy są gdzieś listy takich, powiedzmy, tych złych gier, ale ja tutaj myślę, że tutaj jak pan pokazywał, że chyba lepiej właśnie w drugą stronę pójść i pokazywać te pozytywne, tak? I myślę, że to jest właśnie fajny pomysł. I jakby pan powiedział, gdzie ewentualnie jeszcze można szukać takich inspiracji? No trochę odpowiedziałem, tam starałem się. Rzeczywiście tak. No, też mówiłem, że jest problem z tym, że jakby nie ma takich mediów i nawet blogów za bardzo, gdzie można by taką informację znaleźć. Podałem tam parę źródeł. Polecam tę rubrykę Pawła w Pikselu, to jest miesięcznik drukowany, można go zaprunumerować. Też przy okazji się poczytać też o grach nie dla dzieci i trochę się oswoić z tym językiem. To jest takie pismo, które właśnie ma takie podejście trochę bardziej kulturotwórcze do gier niekomercyjne. Więc to, można do mnie napisać, ja nie wyświetliłem slajdu z kontaktem, jeszcze zaraz może to zrobię, albo rzucę gdzieś na czacie i bardzo chętnie, bo ja naprawdę mam takie poczucie misji w tym zakresie, więc bardzo chętnie poradzę. No tak jak mówiłem, jaka gra, no ale kto pyta, jaka to jest rodzina, czym się interesujecie, czy bardziej lubicie właśnie na przykład rozwalać rzeczy, czy budować, czy nie wiem, czy interesujecie się historią, zwierzątkami i tak dalej, do każdego jest naprawdę coś i to po prostu trzeba włożyć pewien wysiłek, przeglądać sobie też bazy, na przykład ta baza Rogue.io, to jest taki, nie wiem, dla filmów to jest IMDb, tak, no to tutaj jest takie IMDb dla gier, gdzie można sobie to przeglądać, można sobie zainstalować po prostu Steama, to jest taki sklep z grami, gdzie po prostu tu można sobie przeglądać jakieś kuratorowane listy, po tagach można szukać, jakby można, to nie jest to mainstreamowo dostępne, ale jak już trochę się włoży w to czasu, wysiłku, to na pewno sobie poradzimy. Ja też chętnie poradzę oczywiście. Bardzo konkretne pytanie. Nie sądzę. Nie jestem pewien, ale nie sądzę. Na 90% nie. Graliśmy to w po angielsku. Więc pewnie bym zauważył, że jest po polsku. To też przyznam, że gdzieś się pojawiło, teraz nie mogę tego odnaleźć, ale też się pojawiło takie pytanie, dlaczego wszystkie dobre gry są tylko po angielsku? Nie wszystkie, tylko. Są też rzeczywiście po... A niektóre nie wymagają w ogóle języka, tak? W sensie niektóre rzeczywiście są bez... Na przykład teraz ta gra, którą szukałem wczoraj w nocy, nazywa się Luna. I tam nie ma ani słowa. Po prostu ona jest bez nie wymaga lokalizacji. I niektóre gry, to no, tamten język może być troszkę się pojawiać, na przykład Short Hike, o, bardzo polecam, A Short Hike. Przepiękna gra, w którą można grać nawet z 2,5-latkiem i on nawet będzie już obczajał tego pada powoli i się zainteresuje rybami i będzie świetna zabawa. I tam rzeczywiście są dialogi, ale są na jakimś takim podstawowym zupełnie poziomie, więc też można się i bez nich obejść.
Tu jeszcze jeden taki komentarz, który myślę bardzo, bardzo też pozytywnie gdzieś tak podsumowuje to, co pan mówił. Tak, mi się też wydaje, ja też od siebie mogę tylko dodać, też jestem jak najbardziej entuzjastą gier i też jeżeli chodzi o granie po angielsku, to przyznam, że w dużej mierze nauczyłem się języka angielskiego grając w Fallouta 1 i 2, a też gra, którą pan tutaj wyświetlał, czyli This War of Mine, przyznam też, że to jest jedna, która ostatnio zrobiła jakieś takie na mnie większe wrażenie. Też państwu polecam, jest to gra dla osób dorosłych i starszych, bo jest to, wcielamy się w cywila podczas wojny, natomiast zdecydowanie warta i ciekawa i zupełnie inną perspektywę pokazująca też. I dodam, że jest lekturą szkolną w liceum, znaczy ma być, bo zapowiedział to premier Morawiecki, że ma być lekturą szkolną This War of Mine. Mieliśmy na Games for Impact spotkanie z twórcami, którzy współpracują z nauczycielami i zastanawiają się właśnie, jak to zrobić, żeby zrobić lekcję o This War of Mine. Super. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Bardzo to było inspirujące wystąpienie i naprawdę ja też mogę powiedzieć państwu, państwo tego nie widzą, mówiąc tak radiowo, trochę szkoda, że państwo tego nie widzą, bo prawie 800 osób w tej chwili jest już na naszym seminarium, więc duże zainteresowanie. Bardzo dziękuję panie Jakubie i zapraszam bardzo dziękuję teraz, wszystkim. Dziękuję i zapraszam Agnieszkę Politańską z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry. Nie wiem, czy już mnie słychać, widać. Tak, widać cię, słychać. Prośba jeszcze o prezentację, to zobaczymy, czy wszystko działa i ja się już też usuwam w cień. No właśnie już. Prezentacja była, ale zniknęła, za chwilkę znajdziemy. To ja sekundkę jeszcze może zamknę tą sesję Q&A i teraz powinno zadziałać już. Też od razu powiem, Agnieszko, że jest sporo już pytań się pojawiło na czacie, takich, które myślę też tak, będą... Tak, śledziłam. Postaram się jakoś do nich odwoływać na bieżąco. Ja też te pytania, które postaram się je wskazać i później w takiej sesji też Q&A po wystąpieniu wyświetlę, więc oddaję ci głos i się już wyłączam. To jeszcze tylko sekundka, drodzy Państwo, nie wiem, co się dzieje z prezentacją, bo była tu wcześniej, ale... No, w każdym razie dobrze, może... O, to chyba już jest. Zacznę od przywitania. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Politańska, jestem psychologiem, psychoterapeutą. Pracuję w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w poradni Dziecko w sieci, w której zajmujemy się właśnie wsparciem osób młodych i ich rodziców, osób, które właśnie doświadczają różnych sytuacji związanych z bezpieczeństwem online. To są bardzo różne sytuacje, oczywiście do poradni, do psychologa najczęściej trafiają osoby pod hasłem jakiegoś, powiedzmy, że problemu. To są takie sytuacje jak na przykład kontakt ze szkodliwymi treściami, niebezpieczne kontakty, cyberprzemoc, która tutaj też już była dzisiaj wspomniana wielokrotnie, ale również no, coraz częściej trafiają do nas dzieci i to też jest związane z obecną sytuacją pod takim hasłem nadużywania czy uzależnienia. Tutaj bardzo dziękuję, pani Marta już wyjaśniła różnicę i myślę, że to jest też bardzo istotne. Wielu badaczy, teoretyków, ale też i klinicystów w zasadzie spiera się o to, czy w ogóle możemy mówić o czymś takim jak uzależnienie, a jeśli no to właśnie jest to bardzo jasno sprecyzowana jednostka kliniczna. Może tak, to zacznę od tego, mam nadzieję, że jeszcze Państwo macie trochę siły, bo teraz czas na e-sport. I zacznę od tego, czym w ogóle jest e-sport, albo nazywany inaczej cybersportem czy sportem elektronicznym. Nie chciałabym tutaj Państwa za bardzo zanudzać definicjami. Powiem tylko tyle, że definicji jest całe mnóstwo. Właściwie ja nie znalazłam takiej definicji, która by jakoś wyczerpywała ten termin. W zasadzie w zależności od tego, z jakiej perspektywy popatrzymy na e-sport, czy
to będzie perspektywa teorii sportu w ogóle, czy perspektywa socjologiczna, psychologiczna, czy prawna, te definicje będą się bardzo różniły. Ja wybrałam taką definicję, która również nie jest wyczerpująca, to od razu zaznaczę. Natomiast powiem tak, że tutaj takie kluczowe słowa w tej definicji to jest słowo trening, to jest moje podkreślenie, czyli zmagania graczy, w których podstawą sukcesu jest trening, czyli pewnego rodzaju podnoszenie swoich kompetencji. I istotą tych gier jest rywalizacja, drugie kluczowe słowo w tej definicji. Ponieważ to są takie dokładnie te same pojęcia, jakbyście Państwo pomyśleli też o sporcie tradycyjnym, no to w zasadzie można powiedzieć, że e-sport jest takim rodzajem aktywności, który właśnie wymaga tego podnoszenia kompetencji, a później sprawdzania ich we współzawodnictwie, po to, żeby sprawdzić, kto tę aktywność rozwinął na wyższym poziomie. Powiedziałabym tak, że to, co jest w ogóle tutaj moim zamiarem i od razu uprzedzam, że tutaj przeproszę za pewne uproszczenia, których będę dokonywała, ale to też ze względu na ograniczony czas, a zjawisko jest bardzo złożone, bo w mojej prezentacji będę się starała pokazać też to, gdzie jest taka granica między właśnie tym, no właśnie, o czym dzieciaki marzą i nasi też podopieczni naszej poradni. Często słyszymy o tym, że właśnie, że marzeniem jest zostać e-sportowcem i teraz pytanie jest takie, gdzie tu jest granica między tym marzeniem tego naszego podopiecznego, a gdzie już jest taka, powiedzmy, takie pole do niepokoju, czy właśnie to hasło, pod którym do nas dzieci trafiają. I może powiem tak, że nie będzie tu prostej odpowiedzi i że też taka granica, bardziej chciałabym Państwu pokazać, jak trudno jest ją postawić. I teraz trochę chcę powiedzieć o tym, skąd w ogóle te marzenia o e-sporcie i o tym, żeby robić karierę w takim zawodzie, tak to może nazwijmy. Zacznę od tego, tutaj chcę Państwu pokazać pewną analogię również do sportów tradycyjnych. Po lewej stronie widzicie Państwo no, znany na pewno Wam obraz, czyli międzynarodowe rozgrywki piłki nożnej. Sądzę, że nie ma wśród nas ani jednej osoby, która nigdy nie widziała jakiejś relacji sportowej, a może nawet nie przeżyła w związku z tym jakichś sportowych emocji i uniesień. Natomiast po prawej stronie chcę pokazać zdjęcie z rozgrywek jednej z najpopularniejszych gier e-sportowych, czyli League of Legends, w skrócie LOLa. Być może Państwa uczniowie czy podopieczni dzieci grają w LOLa. No, jak Państwo widzicie, emocje również są i tłumy. Może też od razu wspomnę, że tak jak właśnie w tradycyjnych sportach, turnieje też w e-sporcie są takim nieodłącznym elementem, cieszą się właśnie coraz większą popularnością i na przykład Mistrzostwa Świata sezonu 2017 właśnie w LOL-u przyciągnęły taką rekordową liczbę około 100 milionów widzów. No więc to już mamy pierwszy pociągający składnik. Emocje, rywalizacja, też pewnego rodzaju no taka wspólnota też przeżywania tych różnych zjawisk. Kolejna sprawa, która też jest bardzo pociągająca i atrakcyjna, to pieniądze. Tutaj chcę Państwu pokazać świetnie zrobione infografiki, które znalazłam na stronie, tutaj podaję źródło, to jest tylko fragment tej infografiki, którą pozwoliłam sobie przekopiować, żeby Państwu ją pokazać. Na stronie eSportmania ktoś podsumował zarobki takich topowych graczy. Tutaj pokazuję Państwu tylko z Counter-Strike'a i z League of Legends, czyli dwóch takich, no myślę, że mogę powiedzieć, że jednych z najpopularniejszych gier e-sportowych.
i tu mamy po kolei top 10 światowych graczy. Na czerwono na dole są również zaznaczone zarobki naszych polskich e-sportowców, którzy odnieśli sukces. No więc to tak pokrótce chciałam Państwu pokazać na początek właśnie, co w ogóle może być w tym też takie pociągające, jeśli myślimy o tym w takim kontekście niekoniecznie rekreacyjnym, ale właśnie wyczynowym. Tak samo jak sportowcy, no, można uprawiać sport rekreacyjnie, a można też myśleć o jakiejś przyszłości z tym związanej. No i można by było sobie pomyśleć, no super, mamy fajne emocje, mamy ciekawą grę, w której musimy podnosić swoje kompetencje. Teoretycznie może nam to przynieść sławę i duże pieniądze. No to właściwie, takie pytanie należałoby sobie zadać, no to właściwie jaka jest tutaj rola pomagacza? I celowo tutaj używam słowa pomagacz, a niekoniecznie psycholog czy terapeuta, bo tym pomagaczem w zasadzie może być każda dorosła osoba, która jest jakoś zaangażowana w życie dziecka i uczestniczy w jego zainteresowaniach, jakoś też pozwala się wprowadzić w jego świat. I tutaj, żeby odpowiedzieć na to pytanie, chciałam tu od razu, właśnie to jedno z tych uproszczeń, o których wspominałam na początku, że taki uproszczony dualizm, ale chcę powiedzieć o takich dwóch stronach, które musimy uwzględniać, szczególnie myślę, że właśnie w takiej pracy jak praca terapeuty czy psychologa, czyli z jednej strony, żeby mieć to, co tutaj symbolizuje ta część nad sercem, czyli to, żeby móc za dzieckiem czy za nastolatkiem podążać, żeby go rozumieć, żeby wykazać się empatią po to, żeby zrozumieć właśnie, co takiego fajnego jest dla niego w tym świecie i w jego perspektywie. To temu miał służyć ten wstęp, żebyście Państwo troszkę spróbowali poczuć, co w tym może być atrakcyjnego. Ale myślę, że tutaj Pan Jakub też zrobił wspaniały wstęp do tego, żeby rozumieć właśnie, że w tym jest wiele atrakcyjnych rzeczy. Z drugiej strony to co reprezentuje tutaj rozum, to coś takiego, co ja bym nazwała właśnie pewnego rodzaju urealnianiem pewnych kwestii, czy takim testowaniem rzeczywistości. No bo można by było powiedzieć tak, że na przykład gdybyśmy myśleli o sportach tradycyjnych, czyli na przykład o piłkarzach, no to wielu chłopców marzy o tym, zresztą nie tylko chłopców, ale tak stereotypowo powiem, chłopców marzy o grze w piłkę nożną. No ale pytanie, czy mają odpowiednią wydolność fizyczną, czy odpowiednio dużo trenują, jak im to wychodzi, jaki jest próg wejścia do zawodowego grania i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko, to są takie kompetencje, które powiedzmy, że mniej nam się kojarzą z dzieciństwem czy okresem dorastania. Mam wrażenie, że takie w tym okresie jest większe przesunięcie w kierunku tego serca, czyli tych ideałów, tego, o czym mówimy, mając na myśli, czy używając sformułowania idealizm młodzieńczy, czyli to, że no i to też jest taki czas, że też mamy prawo marzyć, mamy prawo się zastanawiać, kim chcemy być i mierzyć wysoko. Natomiast to, co jest takie bardzo ważne w tym, to właśnie równowaga między jednym i drugim, równowaga u dorosłego. To znaczy z jednej strony, żeby być sercem przy naszym podopiecznym, i bo bez tego po prostu przechyli się to za bardzo w pewną stronę i nasz podopieczny poczuje się niezrozumiany, być może zbagatelizowany i no raczej nie będzie to służyło naszym dalszym kontaktom. Natomiast z drugiej strony też, jeżeli zabraknie nam tej drugiej nogi, że tak powiem, tego balansu, no to możemy się zatopić w pewnych marzeniach, które mogą nas no, doprowadzić niekoniecznie do tego, co byśmy chcieli. I teraz chciałabym powiedzieć właśnie dwa słowa o tej drugiej stronie, czyli właśnie o tym, pod jakim hasłem spotykamy naszych pacjentów, i często jest to właśnie hasło nadużywania gier online. Tutaj znowu zamieściłam definicję, oczywiście
znowu powiem to samo, czyli że kwestie definicyjne są bardzo skomplikowane i też jest to pewnego rodzaju dyskusja taka na poziomie akademickim. Natomiast tutaj to, co jest ważne, to że teoretycznie dostajemy taki gotowy przepis, to znaczy mamy wymienione takie objawy jak niemożność kontroli czasu spędzonego na grach, obsesyjne myśli na temat gier, granie w gry w celu poprawienia nastroju, potrzeba spędzenia coraz większej ilości czasu w celu uzyskania tego samego efektu, irytacja czy agresja w sytuacji braku możliwości grania itd., itd. Jest tego cała lista. No, myślę, że do każdej z tych rzeczy można by było, przy każdej z nich można by się było zatrzymać i trochę sobie podyskutować, jak to działa w praktyce, bo często taki opis psychopatologiczny wydaje się taki prosty, a w praktyce okazuje się, że jest to dużo bardziej skomplikowane. I żeby to Państwu zobrazować, chcę pokazać właśnie na następnym slajdzie, jak taki niby przepis sprawdza się w opisie historii kariery jednego z naszych polskich e-sportowców, takiego, który odniósł sukces. I od razu tylko zaznaczam, że nie będę dokonywała tutaj diagnozy psychologicznej, bo nie znam tej osoby i złota zasada psychologów mówi, że jak nie znam, to nie diagnozuję i w ogóle jak nie diagnozowałem, to nie diagnozuję. Więc chcę tylko troszkę tutaj namieszać i pokazać Państwu, to jest screenshot z Wikipedii, z artykułu na temat Jankosa, czyli jednego z naszych najbardziej znanych graczy e-sportowych. I tak, na czerwono zaznaczyłam takie fragmenty, które teoretycznie mogłyby spełnić pewne kryteria tego, o czym przed chwilą powiedziałam, czyli nadużywania. Mamy tutaj taki fragment, że lato 2012 roku spędził na zwiększeniu poziomu konta oraz rozgrywkach rankingowych. No, moglibyśmy sobie pomyśleć, jak ktoś lato spędza przed komputerem, no to na pewno jest uzależniony, prawda? No bo tutaj dużo czasu mija, czymś się zajmuje w tym komputerze, może nie wiem do końca czym, no ale widzimy przylepionego do ekranu chłopca. Kolejna sprawa, że w wieku 17 lat zdecydował się przerwać naukę w szkole. To też jest taki fragment, który tam w tych kryteriach był zaznaczony jako powiedzmy pewne niepowodzenia w takich zadaniach rozwojowych dla swojego wieku, czyli na przykład jeżeli ktoś powiedzmy zawala pracę czy zawala szkołę, no to możemy tutaj, no taka automatyczna myśl jest taka, że to musi być uzależnienie czy nadużywanie. Kolejna sprawa, matka nazwała pomysł szalonym i była mu przeciwna. Było tam również takie kryterium w nadużywaniu jak konflikty z otoczeniem, tak, konflikty z rodziną, z przyjaciółmi. Tu jest to ujęte bardzo dyplomatycznie. Możemy przypuszczać, że to taka hipoteza, że być może ta decyzja no, wiązała się, Jankosa, tak, wiązała się później z konfliktami chociażby z jego mamą tutaj wspomnianą. Ale też tak w ramach tego testowania rzeczywistości i sprawdzania, no bo jednak Jankos odniósł sukces i to nie da się z tym dyskutować. I proszę zwrócić uwagę, jakie sygnały tutaj przemawiały za tym, że rzeczywiście on ma szansę ten sukces odnieść. Po pierwsze tutaj taki fragment, że zauważył go amerykański gracz, czyli ktoś, kto już był na wyższym stopniu zaawansowania, zwrócił na niego uwagę, że był pod wrażeniem jego umiejętności. No i później go namawiał do treningów, później Jankos trafił do takiej grupy, która też dostała się później do jednych z najbardziej popularnych też rozgrywek LOL-a. No i dalej jego kariera potoczyła się już gładko. Natomiast troszkę takiego znowu z takiego poziomu urealniania, to po pierwsze tutaj pokażę Państwu na zasadzie porównania, ilu mamy zawodowych e-sportowców w porównaniu tylko do zawodowych graczy w piłkę nożną. Nie mówię o wszystkich sportach tradycyjnych, które mamy, ale proszę bardzo, tutaj taka poglądowy wykres. W samej piłce nożnej mamy ponad 4000 zawodowych graczy. W e-sporcie, i to bez względu na to, o jakiej grze mówimy, około 416.
Tutaj mamy też w podziale na ligi Ekstraklasa i trzy ligi. To ma tylko o tyle znaczenie, że no, domyślacie się Państwo, że również zarobki w tychże ligach są bardzo różne, a w samej Ekstraklasie mamy więcej zawodowych graczy niż w całym e-sporcie w Polsce. Kolejna kwestia to właśnie znowu kwestia zarobków. Nie będę się już teraz bardzo w to zagłębiać, bo no właśnie, bo trochę nas tutaj goni czas. Natomiast no, chcę zwrócić uwagę na to, że wydaje się, że to są wspaniałe pieniądze. W praktyce okazuje się, że tylko top 20 graczy w Polsce prawdopodobnie rzeczywiście zarabia na tym no, pokaźne pieniądze, sumy. Oczywiście inna sytuacja jest w takich krajach jak Korea czy w Danii. No, u nas to się dopiero rozwija, też już powstają pierwsze klasy e-sportowe, także dzieje się w temacie, ale na razie to jest jeszcze no, w porównaniu chociażby do piłki nożnej jest to temat dopiero rozwijający się. Tu też może nadmienię, że kiedy Jankos zaczynał i wchodził, mimo że to nie było tak dawno, bo raptem kilkanaście lat temu, ten próg wejścia i tak był zupełnie inny. To znaczy w tej chwili konkurencja i ilość osób, które grają w gry e-sportowe jest no, zupełnie inna i jest o wiele trudniej. To też warto o tym pamiętać. Wspomnę tylko o dwóch badaniach. Badań na temat też kompetencji, które są konieczne do tego, żeby osiągnąć sukces w e-sporcie, jest coraz więcej. To są bardzo ciekawe badania. Tu tylko pokazuję screenshoty dwóch dosłownie badań, które znalazłam poprzez wyszukiwarkę Google Scholar. Jedno badanie dotyczy takich umiejętności percepcyjno-motorycznych. Przebadano właśnie zawodowych graczy, porównano z grupą graczy rekreacyjnych oraz z grupą kontrolną. No i okazało się, że rzeczywiście te zdolności percepcji są i motoryczne są dużo wyższe u osób, znaczy znacząco statystycznie wyższe u osób, które grają zawodowo. Tutaj przede wszystkim badano i sprawność manualną i to na ile szybkość reakcji wiąże się też z dokładnością. I no, w grupie profesjonalnych graczy odkryto dużo szybszy czas reakcji, też szybszy czas dokonywania decyzji i sprawniej gracze zawodowi analizowali różne bodźce i potrafili tak jakby odsiać te bodźce, które są przeszkadzające, czy bodźce, których nie da się wykorzystać do rozgrywki, natomiast analizowali szybko te, które są przydatne. Drugie badanie, to muszę się tak pochwalić, bo tutaj pan profesor z mojego Wydziału Psychologii na UW właśnie widzę, że był współautorem tego badania, a badanie jest z zeszłego roku, więc też świeżutkie. To była taka próba zbadania, na ile cechy osobowości wiążą się z sukcesem właśnie w grze w LoLa. I to, co jest bardzo ciekawe, bo tutaj akurat byli badani gracze rekreacyjni, nie zawodowi. Natomiast okazało się, że wyniki wyszły zupełnie inne niż się początkowo badacze spodziewali, to znaczy im niższe było natężenie ekstrawersji i ugodowości, to takie terminy z teorii osobowości, im niższe było to natężenie, tym lepsze wyniki, czyli można by było powiedzieć, że taki stereotyp gracza, który mamy w głowie, czyli takiego introwertyka, który siedzi sobie w pokoju i nerdzi, jak to mówią niektórzy, no tutaj się sprawdza, to znaczy rzeczywiście te osoby osiągały lepsze wyniki, natomiast to, co mieli w wyższym natężeniu, to wyższy poziom otwartości na doświadczenie. Co też jest ciekawe, bo otwartość na doświadczenie wiąże się z większą elastycznością i kreatywnością, a LOL jest grą, w której trzeba się dostosowywać do zmieniających się warunków. I na koniec sam chcę Państwu powiedzieć o pewnej metaforze, którą
zawsze warto mieć z tyłu głowy i też my jako diagności i terapeuci czasami się posługujemy taką metaforą, czasami to jest metafora góry lodowej albo metafora właśnie dymu z ogniska, czyli że to, co my widzimy jako objaw taki, który nas często skłania do tego, żeby się zainteresować powiedzmy problemami dziecka, to jest właśnie coś pod hasłem nadużywanie, ten dym, a pod spodem tak naprawdę pod tym dymem jest dużo innych rzeczy, czyli oczywiście, że nadużywanie w pewnym sensie czy w pewnym momencie, tak też jak pani Marta wcześniej wspominała o tym, jakie są problemy osób, które zaczynają używać szkodliwie czy nadużywać. Ja bym powiedziała, że to też czasami te problemy są wyjściowe, to znaczy, że to trudno rozgraniczyć, na ile od tych problemów się zaczęło, a na ile później one są efektem też nadużywania. To w zasadzie należałoby prześledzić jednostkowo historię każdego z naszych pacjentów. Natomiast z takich naszych doświadczeń też poradnianych, no to widzimy, że bardzo często są to dzieciaki, które na przykład bardzo długo borykały się z niezdiagnozowanymi zaburzeniami koncentracji uwagi, co z kolei skutkowało tym, że czuły się na przykład gorsze w szkole i potrzebowały jakoś tę swoją samoocenę podbudować i na przykład gry dawały to, że każdy kolejny level, no to jest prawda, to jest sukces i można doświadczyć takiego poczucia kompetencji. Jeszcze powiem tylko dwa słowa o tym, że też właśnie takie rozpoznanie jak zespół Aspergera czy zaburzenia lękowe, nieśmiałość, to są takie problemy, które mogą się składać na kłopoty w relacjach rówieśniczych i później też łatwiej jest te relacje nawiązywać właśnie online. O zaburzeniach nastroju też wspominała pani Marta, czyli mamy na myśli na przykład stany depresyjne i też stany lękowe. No i kłopoty rodzinne, to też jest taka kwestia, od której dzieci często się po prostu odcinają, zatapiając się w świecie online. Tych problemów można by było wymieniać więcej i więcej, ale tak w zarysie chciałam państwu tylko przedstawić tę metaforę, żebyście mieli ją w pamięci. A jeżeli chcecie się państwo z nami skontaktować, z naszym zespołem, to tutaj podaję adres mailowy do nas. Zapraszamy do kontaktu. I dziękuję za zarys. Bardzo, bardzo dziękuję, Agnieszko. I przejdziemy teraz jeszcze na chwilkę do pytań. Nie mamy dużo czasu, jest kilka takich rzeczy, które myślę, że warto szybko powiedzieć, też w kontekście właśnie poradni. I jest pytanie takie na przykład. Tak, to oczywiście my się mieścimy, nasza poradnia mieści się w Warszawie, natomiast jeżeli potrzebowałaby pani takiego wsparcia, to też możemy poprowadzić konsultacje online. Ewentualnie po takiej wstępnej też konsultacji możemy zastanowić się, gdzie byłoby adekwatne miejsce do udzielenia wsparcia na miejscu. Chyba że jest pani z Warszawy, to zapraszamy oczywiście do nas. To kolejne pytanie. Że pojawiają się tiki nerwowe. No tutaj tak na marginesie powiedziałabym, że jeżeli mamy podejrzenie, że dziecko ma tiki, to tiki jest, to jest taka jednostka, którą warto zdiagnozować podczas konsultacji z lekarzem psychiatrą dziecięcym, ponieważ mówi się o tym, że tiki to jest taki efekt pewnej wrażliwości układu nerwowego. I teraz myślę, że to jest jednak diagnoza, w której bardzo potrzebna jest taka opinia lekarska, to znaczy, żeby też no tak, skonsultować, na ile to jest w ogóle też no, zdrowe dla dziecka z takim akurat no, wrażliwym układem nerwowym prawdopodobnie. Super, przyznam, że mamy jeszcze trochę pytań, ale nie mamy czasu teraz, żeby jeszcze odpowiadać, natomiast bardzo bym Cię, Agnieszko, poprosił o jeszcze teraz zostanie z nami i spojrzenie po prostu w czat i przejrzenie czatu, odpowiedzenie na pytania, bardzo Ci dziękuję za wystąpienie, a natomiast zapraszam już
Sekundkę. Ja jeszcze tylko powiem tak, wsparcie w naszej poradni jest oczywiście bezpłatne. I zapraszam już panią Dominikę. Tutaj sekundkę, tylko wyłączę już prezentację. Dominiko? Dominiko, czy jesteś z nami już? Jeszcze patrzę, coś nie mogę przewinąć czatu. Mhm. To Agnieszko, to już... Dobrze, oddaję w takim razie... Tak, to już oddajemy głos pani Dominice, ale jeszcze Dominiki nie... Widzimy już, Dominiko, udostępnioną prezentację, natomiast jeszcze ciebie nie widzimy i nie słyszymy. Tutaj prośba będzie o... o uruchomienie. Jeszcze chwilkę poczekamy. Dominiko, czy nas słyszysz, widzisz? O, chyba już widzę. Uruchamia się. O, super. To jeszcze sprawdźmy mikrofon. Słychać mnie teraz? Słychać bardzo dobrze, tak. Natomiast ja nie widzę swojej prezentacji. Dobrze, już sekundę. Ona jest widoczna? Wiesz co, nie, w tej chwili jeszcze widzę, że jest widoczna prezentacja. Powiedz Dominiko, ty udostępniasz ekran swój, tak. I w tej chwili widać, tylko że widzimy jeszcze widok prezentera w tym momencie. Już sekundę. Tak, a i ja ją teraz. Czy teraz ją widać już tak, jak powinno być? Super, widać. Troszkę nam się przedłużyło, natomiast zachęcamy cię oczywiście, żebyś wykorzystała swój czas i troszeczkę przedłużymy, jeżeli mają państwo, zachęcamy serdecznie, żeby państwo z nami zostali. Myślę, że maksymalnie 10 minut, prawda, przedłużymy. Jeżeli też będą pytania, to zachęcamy do zadawania oczywiście na czacie. A ja już się usuwam w cień i oddaję Dominiko tobie głos. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wszystko będzie już teraz działać poprawnie. Dzień dobry, nazywam się Dominika Urbańska-Galanciak, reprezentuję Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego. Na co dzień tak naprawdę zajmuję się przede wszystkim promocją bezpiecznego korzystania z gier wideo. I to jest tematyka, która tutaj już była poruszana, natomiast tym razem chciałabym troszkę powiedzieć właśnie o promocji wykorzystania gier w edukacji. To jest temat, który ostatnio się pojawił i jest bardzo ważny, zwłaszcza w kontekście tej edukacji zdalnej, z którą mamy do czynienia. Podobnie jak pan Jakub, ja również jestem grającym rodzicem i wielką orędowniczką grania wraz z dziećmi. Uważam, że to jest zajęcie, które niezwykle inspiruje, które potrafi świetnie wpływać na relacje rodzinne, które niweluje taki międzypokoleniowy dystans, jest fantastyczną okazją do tego, żeby z dzieckiem rozmawiać na różne tematy, żeby rozpoznawać jego zainteresowania, żeby też uczestniczyć w tej wspólnej rozrywce, więc gorąco państwa zachęcam. Te wszystkie tytuły, o których wspomniał pan Jakub, są faktycznie niesamowite, bardzo wartościowe, co prawda moje dzieci są trochę starsze, więc ja też znam tytuły, które trochę można powiedzieć, że już są archeologią, ale cały czas uważam, że one niosą ze sobą bardzo dużą wartość edukacyjną, wychowawczą i z całą pewnością są niezwykle inspirujące i będę do tego zachęcać. Tymczasem szybko
troszkę o edukacji. Jak wygląda szkoła, wszyscy wiemy, pewnie Państwo w większości jesteście tutaj nauczycielami, również rodzicami. Wiecie Państwo, że model pruski cały czas funkcjonuje. Od 200 lat mamy taki model transmisyjny, nauczyciel mówi, dzieci słuchają. I to nadal tak funkcjonuje, może trochę w takiej bardziej kolorowej w tej chwili już formie, za którą sądzę, że bardzo tęsknimy, zwłaszcza dzieci, szczególnie te najmłodsze, chciałyby wrócić do ławek i spotkać się ze swoimi nauczycielami, ze swoimi kolegami, ale czasami, kiedy myślę o szkole, którą lubię, do której sama też bardzo, bardzo pozytywnie wracam wspomnieniami, czasami, kiedy myślę o szkole, próbuję sobie wyobrazić, jak ona będzie dalej wyglądać, no bo w dniu dzisiejszym dzieci właściwie są tylko takimi ikonkami na ekranie, przynajmniej moja córka jest w 4. klasie, więc jeszcze nie wróciła do szkoły i słyszy tylko głos nauczyciela, często go tak naprawdę w ogóle nie widząc. Czy ta zdalna edukacja może wyglądać inaczej? Czy możemy sobie wyobrazić, że ta szkoła kiedyś będzie całkowicie wirtualna? No bo znaleźliśmy się nagle w sytuacji, gdzie dzieci siedzą w domu i nauczyciel też siedzi w domu, ale widzą tylko te inicjały na ekranie, czasami pokazują się przez kamerkę. Ale czy taka wizja, i to nie jest moja wizja oczywiście, tylko to jest wizja autora książki, którą zresztą bardzo gorąco polecam, to jest książka Player One Ernesta Kleina, książka traktująca o grze, między innymi również o wirtualnej rzeczywistości, ale też o trochę futurystyczna, trochę o tym, jak może wyglądać kiedyś nasza przyszłość, w tym również przyszłość edukacyjna. Ja sobie taką wizję jestem w stanie wyobrazić, że oto nasze dzieci po prostu logują się do szkoły, idą tam swoimi awatarami, nie fizycznie, i nauczyciel też jest takim awatarem, natomiast wciąż zostaje ten sam model. To znaczy, to nauczyciel przekazuje wiedzę, oczywiście korzystając z rozmaitych źródeł. Czy taka wizja jest realna? Wydaje mi się, że tak. Jeśli przyjrzymy się, w jaki sposób dzieci korzystają w tej chwili z mediów interaktywnych, a zwłaszcza z gier, to wydaje mi się, że proszę spojrzeć, no właściwie 73-84% to są te najmłodsze dzieci, czyli od 6 do 14 roku życia, czyli szkoła podstawowa, aktywnie korzystają z gier wideo. Wydaje mi się, że dla nich przejście na taką edukację zdalną, która będzie edukacją właśnie w wirtualnej rzeczywistości, nie byłoby problemem, dlatego że to jest ich, można powiedzieć, naturalne środowisko, w którym one funkcjonują. W czasie wolnym bardzo często one faktycznie w tym uczestniczą. Tutaj parę statystyk, ale ponieważ nie chcę przedłużać, Państwo możecie pewnie znaleźć to w innych źródłach, natomiast tak, w Polsce mamy już w tej chwili około 16 milionów grających osób, natomiast jeśli chodzi o sam czas korzystania z gier, to średnia wynosi 8,5 godziny tygodniowo, czyli to jest troszkę ponad godzinę dziennie, bo tutaj też mówiliśmy o zagrożeniach, mówiliśmy o uzależnieniach, więc jak porównamy to z innymi mediami, to cały czas z gier nie korzystamy jeszcze tak bardzo dużo, aczkolwiek zawsze warto na to spojrzeć i poprzyglądać się, ile dzieci de facto korzystają. Przechodzę teraz szybko do projektu, który rozpoczął się już bardzo dawno temu, ponieważ w 2013 roku został opublikowany pierwszy poradnik zatytułowany Gry wideo w szkole, przygotowany przez European SchoolNet Academy. Jest to również organizacja, która przygotowuje szkolenia online dla nauczycieli. One są cały czas dostępne. Można wziąć udział w kursie, nawet jeśli on nie jest w danym momencie aktywny, to wszystkie materiały są cały czas dostępne, więc zachęcam Państwa do tego, żeby tam zajrzeć. Natomiast i to jest, można powiedzieć, ta starsza wersja. Ta starsza wersja została przez nasze stowarzyszenie przetłumaczona na język polski, więc jeśli Państwo chcecie zajrzeć do tego materiału, to on jest dostępny na naszej stronie właśnie w języku polskim, w PDF-ie, nieodpłatnie, proszę sobie swobodnie korzystać. Natomiast w ubiegłym roku pojawiła się nowa wersja tego podręcznika, ponieważ pamiętajmy, że jednak w grach wideo dekada to jest bardzo długo i tutaj
To jest bardzo szybko zmieniająca się rzeczywistość, technologia. Mamy już w tej chwili obrazowanie 3D, mamy rozszerzoną rzeczywistość, mamy wirtualną rzeczywistość, więc zupełnie inne też nośniki, konsole, platformy, także zaktualizowana wersja pojawiła się w ubiegłym roku i w tej chwili przygotowujemy polską wersję, więc mam nadzieję, że być może po wakacjach polska wersja tego nowego podręcznika będzie już dla Państwa dostępna. Tam będą również scenariusze gotowe do tego, w jaki sposób wykorzystać gry w szkole. Czy warto? Otóż ta sama organizacja European School Net Academy przeprowadziła badanie na ten temat, pytając właśnie nauczycieli, czy ich zdaniem czegoś można się w ogóle nauczyć z gier. My już tutaj wcześniej rozmawialiśmy, inni prelegenci też to mówili, bardzo dziękuję za te głosy. Cieszę się, że w zasadzie wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że gry są i mogą być bardzo ważnym, wartościowym nośnikiem informacji, mogą wspomagać proces dydaktyczny, z całą pewnością rozwijać kreatywność, więc tutaj mamy pełną zgodę wszystkich na ten temat. Natomiast co myślą nauczyciele? Nauczyciele widzą przede wszystkim ogromny potencjał gier, jeśli chodzi o naukę języka i to nie tylko naukę języka obcego, ale również naukę języka ojczystego. Tutaj drugie miejsce w zasadzie zajmuje geografia, matematyka i historia oraz nauki przyrodnicze. Z całą pewnością widzicie Państwo również inne umiejętności, na które nauczyciele wskazują, w tym również rozwój motoryki i umiejętności intelektualne czy współpracę. Dlaczego warto wprowadzić takie gry w edukację? Otóż to też jest pytanie, które zostało zadane nauczycielom i trochę, że tak powiem, referuję Państwu ten podręcznik i wyniki aktualnie prowadzonych badań na ten temat. Otóż gry z całą pewnością stanowią takie atrakcyjne tło psychologiczne dla nauczania. Gra pozwala na to, że możemy za każdym razem przetestować nowe rozwiązanie. Nawet jeśli coś nam się nie powiedzie, to spróbujemy innej opcji, spróbujemy zrealizować nasz plan inaczej i zobaczymy, czy to funkcjonuje, czy to przyniesie określony efekt i czy odniesiemy oczekiwany rezultat, tak? Czy uzyskamy oczekiwany rezultat, czy to będzie dla nas sukces. Jeśli nie, to oczywiście możemy znów przeanalizować, dlaczego coś nie poszło. Tu mamy też ważny aspekt właśnie porażki, o którym już dzisiaj też rozmawialiśmy, że akceptujemy porażki, rozumiemy, że to się zdarza, że w grze musimy przeanalizować przebieg całej rozgrywki, znaleźć optymalne rozwiązanie po to, żeby przejść na kolejny poziom. To oczywiście bardzo silnie motywuje nas do poszukiwania jak najlepszych rozwiązań, co znów jest takim, można powiedzieć, psychologicznym aspektem edukacyjnym, ponieważ sami dla siebie jesteśmy, można powiedzieć, nauczycielem, testerem, sprawdzamy, weryfikujemy rozwiązania, które stosujemy w tej grze. Co więcej i co może bardzo ważne, edukacja zazwyczaj nie jest nadrzędnym celem gry. Tutaj nie mówię o takich stricte edukacyjnych tytułach, do których za chwilę przejdziemy, tylko właśnie o takich grach komercyjnych, które nie są zaprojektowane dla edukacji, tylko właśnie dla czystej rozrywki. Więc grając my nie myślimy o tym, że się uczymy, to znaczy nie my może, ale dzieci, chociaż my również. I edukacja ma charakter uboczny. Tutaj pan Jakub też podawał przykłady właśnie gier, gdzie dziecko nie wie, że tak naprawdę rozwija pewne kompetencje, to się odbywa mimochodem, natomiast my jako dorośli, towarzysząc dziecku, do czego znów gorąco zachęcam, możemy w jakiś sposób wspomagać ten proces. Gry również symulują realne sytuacje, nie wiem, chociażby takie właśnie jak różne zjawiska fizyczne, start rakiety czy cokolwiek, dostarczają wiedzę historyczną, geograficzną, to z całą pewnością Państwo o tym wiedzą. Bardzo ważne jest również to, że gry rozwijają taką ambicję i wolę rywalizacji, ale jednocześnie to jest często zjawisko
zauważalny w grach zespołowych, kiedy dzieci grają razem, wchodzą na serwer, że mamy połączenie rywalizacji i kooperacji, to znaczy łączymy się w jakiś zespół, żeby razem współpracować przeciwko, powiedzmy, innej drużynie. To są te same umiejętności, które mamy przy na przykład rozgrywkach sportowych, więc tutaj ewidentnie gry również włączają się w rozwój tych miękkich kompetencji. Pobudzają kreatywność, o tym już rozmawialiśmy, natomiast ważne jest również to, że o czym wspominał też Pan Jakub, że gry pozwalają na identyfikację własnych zainteresowań, własnych zdolności, własnych możliwości. Państwo często pytacie, jaką polecicie grę dla sześciolatka? Otóż, czy ośmiolatka? To wszystko zależy od tego, kim jest ten ośmiolatek, bo może mieć różne zainteresowania i to, co jest najważniejsze, to jest właśnie odpowiednie dopasowanie gry, dobranie do zainteresowań dziecka, do tego, jakie ma umiejętności, jakie ma pasje, w jaki sposób chce i lubi spędzać wolny czas, czy to są bardziej zainteresowania sportowe, czy muzyczne, artystyczne, czy na przykład dziecko interesuje się historią, bądź na przykład programowaniem czy matematyką. Wspomniałam wcześniej o grach komercyjnych oraz o grach edukacyjnych. Tutaj też Pan Jakub mówił przy okazji o tego typu grach, tak zwanych serious games, właśnie o takich jak konflikt w Palestynie, czy rozmawialiśmy o grze This War of Mine, która jest w tej chwili rekomendowana jako lektura szkolna dla w zasadzie dla maturzystów, bo ona jest klasyfikowana PEGI-18, więc to jest gra dla osób dorosłych. Ale mamy również takie narzędzia edukacyjne. To są może nie tyle gry, co to jest właśnie oprogramowanie, które zawiera pewne elementy gier i które z powodzeniem można wykorzystywać w procesie dydaktycznym. Zawsze gorąco do tego zachęcam, ale mamy również gry stricte komercyjne, zaprojektowane wyłącznie do edukacji, które zawierają w sobie bardzo wysokie walory edukacyjne. Tutaj Cywilizacja to jest z pewnością taki, można powiedzieć, flagowy tytuł. I to tak trochę jak mówię, ja jestem mamą już niemalże dorosłego gracza i to jest tytuł stary, z którego bardzo chętnie korzystaliśmy wtedy, kiedy był jeszcze w szkole podstawowej, teraz już w zasadzie gra bardziej w Europa Universalis, ale z całą pewnością to są gry, które motywują, które zachęcają do zgłębiania wiedzy historycznej, geograficznej, ale które też przede wszystkim zachęcają do tego, żeby tę wiedzę weryfikować w innych źródłach, bo dowiadujemy się z gry pewnych informacji, i chcemy to sprawdzić. Chcemy to sprawdzić zarówno w podręczniku, jak i na mapach, sięgnąć do innych źródeł, żeby dowiedzieć się, czy faktycznie tak było, kim był ten władca, dlaczego doszło do takiego konfliktu, jakie były jego przyczyny, jakie były skutki, konsekwencje i tak dalej. Więc gry historyczne to z całą pewnością jest bardzo ciekawa inspiracja i zachęcam do tego, żeby z nich korzystać. Tu widzicie też Państwo taki tytuł Assassin's Creed, to jest generalnie gra również przeznaczona dla dorosłych graczy, ale ona w tej chwili posiada dwa dodatki Discovery Tour, gdzie możemy obejrzeć sobie na przykład starożytny Egipt. Bardzo ciekawe jest to, że wszystkie elementy, które są pokazane w tej grze, są odzwierciedlone w 100% w sposób realistyczny i możemy zrobić sobie, można powiedzieć, taką z uczniami czy z dzieckiem wirtualną wycieczkę chociażby właśnie po piramidach. Wszystkie gry typu Tycoon, tutaj widzicie Państwo akurat Zoo Tycoon, lubię bardzo, to akurat córka moja jest ogromną fanką zwierząt i również takich gier, które właśnie powodują, że budujemy dla nich jakieś środowisko bądź w ogóle opiekujemy się zwierzęciem. Zachęcam do zajrzenia do tego typu gier, ponieważ tu z kolei pamiętajmy, że ta nauka odbywa się w sposób kontekstowy. Nie uczymy się konkretnie
o danym gatunku zwierząt, czy o danej rasie i tak dalej. Natomiast tutaj uczymy dzieci na przykład, w jakim środowisku powinno żyć dane zwierzę, jak przygotować mu warunki do życia, czym się żywi, jakiej opieki wymaga, czy na przykład z jakim innym zwierzęciem może sąsiadować, czy w jakim środowisku. Więc tutaj zachęcam też do tego, żeby z dziećmi może nie tyle grać na lekcjach, bo wiadomo, że na to nie ma czasu, ale przede wszystkim rozmawiać o tym, czy korzystają z tego typu gier, a jeśli korzystają, to właśnie jakie jest ich zdanie, jaka jest ich opinia, jaka jest ich wiedza, co te gry tak naprawdę dzieciom dają. Powiedziałam kontekstowe wykorzystanie gier i już przeszłam natychmiast do slajdu, który to, można powiedzieć, opisuje, bo jakby w jakich obszarach zachęcam do korzystania z gier. Przede wszystkim to jest właśnie ekologia, recykling, świadomość ochrony środowiska. To jest bardzo ważna tematyka i pamiętajmy, że tutaj akurat gry świetnie się w tym sprawdzają, chociażby na przykład symulator miasta, gdzie trzeba zadbać właśnie o ten balans, o ochronę środowiska, gdzie nie możemy mieć zbyt dużych zanieczyszczeń, musimy pamiętać, ile samochodów może się przemieszczać, żeby się nie tworzyły korki, żeby ludzie w ogóle chcieli żyć w naszym mieście. Biomechanika, czyli na przykład metody poruszania się ludzi, zwierząt, pojazdów, robotów, tutaj też możemy czerpać wiedzę z gier. O fizyce już wcześniej wspomniałam, informatyka, nauka języka, czy wszelkiego rodzaju zagadnienia społeczne, o których wspomniałam. I teraz to, co chyba jest w zasadzie najważniejsze w tej chwili, to jest nauka matematyki, nauka robotyki i programowania, czyli to są właśnie te kompetencje cyfrowe, które są niezwykle ważne, potrzebne, które są zawodami przyszłości. Kształcimy dzieci do zawodów, o których być może nawet jeszcze nie wiemy, może nawet jeszcze ich sobie nie wyobrażamy. W zasadzie niemal wszystko jest w tej chwili programowalne. Programowanie staje się, można powiedzieć, takim uniwersalnym językiem, więc ta nauka jest konieczna i tutaj matematyka z całą pewnością jest podstawą programowania, w związku z tym wykorzystanie gier, tu akurat przykładem jest Stardew Valley, zachęcam Państwa też do skorzystania z tej gry, ona też jest po angielsku, ale jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, bardzo ciekawa i super do wykorzystania właśnie, jeśli chodzi o naukę matematyki. Tutaj dzieci mogą uczyć się i działań na liczbach, i rozwiązywania rozmaitych zadań logicznych, czy geometrii, zarządzania zasobami, czyli zbiory, szyfrowanie, deszyfrowanie, to wiadomo, że to są podstawy kodowania, podstawy programowania i to samodzielne rozwiązywanie różnego rodzaju problemów. Jeśli chodzi o samą robotykę i programowanie, tutaj widzicie Państwo dwa przykłady gier, to jest wykorzystanie gry Minecraft, jeśli chodzi o modyfikacje do programowania, ponieważ takie istnieją, jak również tutaj jest gra Coding Rabbids, dostępna dla dzieci i nieodpłatnie, więc zachęcam do tego, żeby spojrzeć, w jaki sposób moglibyście Państwo tego typu gry właśnie wprowadzić do edukacji. Wiadomo, że to są podstawy programowania, czyli właśnie takie kodowanie blokowe, to są proste algorytmy, pętle, warunki, funkcje, no być może później też zmienne i tak dalej, zależy na jakim etapie nauki programowania jesteśmy. Wiem, że muszę przyspieszać, więc w zasadzie już tak zbliżam się do końca. Jeśli chodzi o naukę poprzez gry, to no przede wszystkim zachęcam do tego, żeby z dziećmi rozmawiać, żeby próbować wykorzystać to, że one tak czy inaczej grają, bo wprowadzenie samych gier do szkoły z całą pewnością jest trudne, aczkolwiek mam nadzieję, że podręczniki, które Państwu poleciłam i które jeszcze niedługo się ukażą też po polsku, będą dla Państwa pomocnym źródłem informacji i pomogą wprowadzać tego typu elementy. Natomiast to wszystko jest możliwe pod pewnymi warunkami. I pierwszy warunek, to jest najważniejszy, to jest to, że wiedza gracza jest adekwatna do tego przedstawianego zagadnienia, co oznacza, że musimy dobrze wybrać grę, musimy prawidłowo dopasować grę do wieku grającego. I żeby to się
żeby to się stało, to przypominam o czymś, czym zajmuję się od ponad 12 lat, mianowicie przypominam o systemie PEGI. Cały czas tu na dole widzieliście Państwo te znaczki. Wszystkie gry są klasyfikowane, posiadają informacje, dla jakiego wieku gra jest przeznaczona, zawierają również informacje, jakiego rodzaju treści możemy się spodziewać w grze. Trzeba zwracać na to uwagę, to jest naprawdę bardzo ważne, żeby ten mały chłopiec, który patrzy w ekran i który pewnie gra w, nie wiem, Animal Crossing bądź coś takiego sympatycznego, jednak nie napotkał trochę innej postaci, na przykład takiego zombiaka, bo to już nie jest treść odpowiednia dla dziecka. To jest slajd, który pominę, ponieważ przypominam tylko, że oczywiście to jest nasza rola, żeby tę odpowiedzialność wziąć na siebie, żeby pamiętać o tym, że to od nas zależy, jakie treści ogląda dziecko, że trzeba jednak wyznaczać pewne limity korzystania z mediów, czy sprawdzać gry przed zakupem. Przede wszystkim właśnie po raz kolejny zachęcam do tego zainteresowania się i włączenia się do elektronicznej rozrywki, tak żeby przede wszystkim rozumieć, co dziecko robi, dlaczego i dlaczego to jest dla niego ciekawe. A zapewniam Państwa, że to dla nas również może być ciekawe doświadczenie. Gry są sympatyczne, gry są fajne, rozwijające, więc zachęcam do tego, żeby z dzieckiem grać. A jak wiadomo, dzieci naśladują nasze zachowania, więc dajmy im dobry przykład, poszukajmy też tak właśnie za poradą moich poprzedników, poszukajmy gier, które są fajne, rozwijające i w które możemy zagrać wspólnie. Zachęcam też do dołączenia się do naszego projektu Granie Nauczanie. Pytaliście Państwo, gdzie szukać informacji. Przygotowaliśmy taki e-book Granie Nauczanie, on jest dostępny na naszej stronie. Zachęcam też do skorzystania z aplikacji PEGI. To jest taka aplikacja, gdzie możemy sprawdzić, jaką klasyfikację ma dana gra, więc jeśli Państwo nie jesteście pewni, czy dana gra jest dobra dla dziecka w tym wieku, czy nie, to można to sprawdzić w tej aplikacji, ona jest dostępna w języku polskim i ma również zakładkę zatytułowaną Kontrola rodzicielska, gdzie wybieracie tylko Państwo rodzaj platformy, z której dziecko korzysta i możecie przeczytać, w jaki sposób skorzystać z narzędzi kontroli rodzicielskiej, jak je ustawić, przy czym ja tutaj też zachęcam do tego, żeby z dzieckiem na ten temat rozmawiać, dlaczego to jest ważne, żeby jednak na przykład po godzinie 22 już z tego nie korzystać, dlaczego to jest ważne, żeby taka kontrola była uruchomiona, dlaczego chcemy mu zapewnić bezpieczeństwo, żeby nie miało dostępu do niewłaściwych treści, czy że nie zawsze jednak wiemy, kto jest po drugiej stronie lub kto uczestniczy w grze sieciowej. Na tym screenie możecie Państwo pobrać, to jest QR kod bezpośrednio do pobrania naszego e-booka, on jest również dostępny na stronie, także zachęcam Państwa, tam jest taki rozdział, gdzie wymienione są tytuły, które można wykorzystać do na przykład nauki fizyki, do nauki geografii, czy do rozwoju właśnie kompetencji programistycznych, matematycznych, więc znajdziecie tam Państwo porady na ten temat. Mamy również grupę na Facebooku, także również zachęcam Państwa do dołączenia, gdzie pojawiają się też inne porady, poradniki, można się dzielić swoją wiedzą. Zachęcam Państwa do tego, żebyście też wrzucali informacje o innych szkoleniach. To z kolei jest link do aplikacji, ona jest dostępna zarówno na iOS-a, jak i na Androida, można pobrać, ponieważ będzie nasze spotkanie dostępne, to zachęcam do tego, żeby sobie na spokojnie z tego skorzystać. Wszystkie materiały, o których dzisiaj mówiłam, również są dostępne w sieci. Szkolenie Video Games in Schools, nawet jeśli się zakończyło, to materiały także są dostępne. Z tego, co pamiętam, tam jest 6 filmów, które można cały czas obejrzeć. I zachęcam też do zaglądania na inne strony, ponieważ zarówno NASK, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, czy Fundacja Orange ma szereg materiałów bardzo ciekawych, dotyczących między innymi wykorzystania gier w edukacji, więc szukajmy, bo materiałów jest w tej chwili bardzo dużo,
Także dzielmy się tymi informacjami i zaglądajmy, korzystajmy z nich, bo są wszystkie po prostu dla nas, po to, żebyśmy mogli jak najlepiej wprowadzać nowoczesne narzędzia, nowe technologie do edukacji. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony. Jeśli Państwo tylko macie jakieś pytania, to też proszę o kontakt ze mną, z chęcią odpowiem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Mam też jeszcze pytanie jedno, jako pytanie do, tutaj już je wyświetlam, do Pani, o, czy takie trochę może osobiste, ale też rozumiem też w kwestii doświadczenia też osoby, która się tym po prostu zajmuje. Tak, dzieci mają narzucone limity czasowe na granie, ale ja od razu powiem, bo to jest bardzo ważna kwestia. Otóż granie kończy się o godzinie 19. I ja nie mogę powiedzieć swojej córce, że o godzinie 19 wyłącza komputer. Ona wyłącza komputer wtedy, kiedy zakończy jakiś etap gry, na który się umówimy. Ona musi oszacować, że na przykład zajmie jej to 40 minut i ja wiem, że za 40 minut ona zakończyła jakiś etap gry, na przykład, nie wiem, skończyła coś budować na serwerze wspólnie ze znajomymi i oni to sobie zapisali i może wyłączyć, bo no, to tak nie działa, to trochę jak z takim, jak z pilotem. No, jeśli ktoś przyjdzie i nam naciśnie power off w samym środku filmu albo 7 minut przed końcem, to na pewno nie będziemy zadowoleni. I to tak samo działa z grą. Dziecko musi sobie zapisać swój jakby poziom, który chce przejść, móc zakończyć ten powiedzmy level, żeby nie stracić tego, co jakby tej całej rozgrywki, z którą w tej chwili miał do czynienia. Natomiast tak, ja korzystam z narzędzi kontroli rodzicielskiej, ustaliliśmy zasady wspólnie z córką. Wie, że w tygodniu najpierw są obowiązki, trzeba odrobić prace domowe, trzeba również wziąć pod uwagę inne zainteresowania dziecka, nie wiem, sportowe na przykład, czy właśnie malarskie, artystyczne, tak żeby dziecko miało na to czas, żeby miało czas na kontakty społeczne, aczkolwiek gry też są tutaj świetną platformą i tu zachęcam do zajrzenia na stronę ISFE.eu, tam jest badanie, w jaki sposób gry wpłynęły na komunikację, jeśli chodzi o pandemię. Tu z całą pewnością są bardzo ważną taką platformą komunikacji dla dzieci. Super, bardzo, bardzo dziękuję. I mam jeszcze tak już na zakończenie taki komentarz, który się pojawił, myślę, który bardzo fajnie podsumuje nam to dzisiejsze spotkanie. Komentarz pana Adama, który napisał, że jeżeli rodzic będzie widział w grach tylko dobre rzeczy, no to źle, ale jeżeli będzie widział dobre albo złe, no to też źle, tak? I tak źle, niedobrze. Natomiast jeżeli będzie się używało tego celowo, jeżeli chcemy rozwijać dzieci, no to jak najbardziej gry mogą nas w tym wspierać, tak? Więc myślę, że to gdzieś tam jest podsumowanie tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, że jak najbardziej dobrze wykorzystane gry mogą być bardzo, bardzo korzystne, tak? Natomiast jakby powinniśmy też cały czas pamiętać, że te zagrożenia są i jak najbardziej je ograniczać. Tak, zdecydowanie jak najbardziej. Trzeba korzystać ze wszystkiego z umiarem, a my jako rodzice faktycznie możemy tutaj pełnić tę rolę weryfikatora, tak. I pomóc dziecku jak najlepiej korzystać z nowych technologii, z interaktywnych mediów. Dokładnie. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Dominiko Tobie za wystąpienie. Bardzo dziękuję Państwu za udział, za niesamowitą aktywność na czacie i za wiele pytań, za to, że Państwo też między sobą dyskutowali. Bardzo dużo widziałem też wymiany różnych pomysłów, różnych tytułów, więc super, bardzo się z tego cieszę. I oczywiście zachęcam Państwa do śledzenia tego, co dzieje się na profilu facebookowym Polskiego Centrum Programu Safer Internet. Cały czas się dzieje coś nowego, teraz przygotowujemy Digital Youth Forum, forum młodzieżowe na temat pozytywnego, kreatywnego wykorzystania internetu. Mogą Państwo już rejestrować swoje klasy. Odbywa się to 10 czerwca, serdecznie zapraszam. I jeszcze raz dziękuję, życzę udanego wieczoru. Dziękuję bardzo.